Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, mamy 22 lipca 2020, godzina 19, zbliża się już dużymi krokami. Za 6 minut rozpoczynam mecz towarzyski z kolegą klubowym. Kiedyś wspólnie reprezentowaliśmy jeden klub, teraz już tak nie jest, ale znamy się praktycznie od dziecka. Moim przeciwnikiem będzie Arkadiusz Kaczmarek z Akademii Szachowej MAT, który ma kategorię obecnie jedynka z dwoma plusami, ale to jest tylko formalność. Osobiście uważam, i chyba nie tylko ja, że mój przeciwnik gra co najmniej na mistrza FIDE, więc ten mecz nie będzie prostym meczem. Poza tym rozegraliśmy ze sobą już multum partii, więc to nie będzie takie proste. Przepraszam mocniej, ale szykuje się niezła gra. Przypomnę może zasady, jakie obowiązują w tym meczu. Pierwsze półtorej godziny, czyli 90 minut, będziemy grali tempem 5 minut plus 1 sekunda na zawodnika. Potem będziemy grać 60 minut tempem 3 minuty plus 1 sekunda i ostatnie 30 minut tempem 1 minuta plus 1 sekunda na zawodnika. W trakcie meczu będziemy tutaj ustalać sobie dosłownie króciuteńkie przerwy na ewentualną toaletę, czy tam szklankę wody, czy herbatę. Nie będzie to trwało zbyt długo, tak się tutaj będziemy umawiali po prostu na bieżąco, więc za chwilę rozpoczniemy. Tutaj ja patrzę, czy mój przeciwnik już jest. Jest już na czacie. No ale zgodnie z planem 5 minut mamy do rozpoczęcia. Nie wiem, czy Arek mnie słyszy aktualnie na czacie, czy jest na moim streamie. Jeżeli Arku jesteś, to może umówmy się tak, że ja tutaj będę na swój zegarek zerkał. Mam co do sekundy, jest dokładnie 5 minut do godziny 19, więc możemy rozpocząć. Nie wiem, czy Ty będziesz czekał na zaproszenie, czy ja Cię zaproszę. Mam tutaj z Arkiem wynik aktualnie 3-4, jak widać. No ale to nie jest istotne, będziemy chyba tutaj liczyć te punkty, ja sobie po prostu wezmę kartkę. Cześć Zibi, witam Cię serdecznie, witam Zibi. Okej, sobie wezmę kartkę po prostu i będę chyba zapisywał, no nie wiem jakby to zrobić, bo tutaj już nie redukują wyniki pomiędzy zawodnikami, tylko wyniki są już stałe. Nawet jak tam ze 400 partii się rozegra, no to liczę już ten wynik automatycznie zapisuje tutaj między zawodnikami. Także ja sobie tutaj karteczkę przedzielę. Arek myślę, że też sobie coś takiego zrobi, żeby tutaj nie było żadnych pomyłek. Po jednej stronie będzie Szachuś, po drugiej będzie Kaczmaro. Okej, no i będziemy tutaj sobie te punkciki zapisywać. Nie będę tego robił tutaj może technicznie na streamie, bo może nie będzie na to czasu zbytnio. Potrzebowałbym pewnie osoby z zewnątrz, żeby to aktualizowała. No cóż, mogę więcej powiedzieć. Mecz myślę, że będzie ciekawy. Będę starał się tutaj opowiadać o swoich planach gry. Jeszcze nie wiem, jaka tutaj strategia ze strony przeciwnika jest. Ciekawy jestem, czy się przygotowywał na mnie. No trochę się śmieję z tego, bo mamy mecz towarzyski, ale myślę, że partie będą niezwykle zacięte, więc to nie będzie takie głaskanie się po głowie, ale mam nadzieję, że będzie zacięty mecz. No ja strategię na ten mecz jakąś tam mam, no ale jak to wychodzi w praniu, różnie bywa, także zobaczymy. Dobra wiadomość dzisiaj szachowa jest taka, że Igor Janik wygrał partię z Grzegorzem Gajewskim w Mistrzostwach Polski, więc wyrównał stan meczu 1-1 i również o 19 zaczynają dogrywki, więc niefortunnie nam się to złożyło, że z Arkiem się umówiliśmy na mecz o 19, ale myślę, że wszystko się potem zdąży na nagraniach zobaczyć, jak to wszystko wyglądało, chociaż nie będzie to na żywo. No ale do wyboru, do koloru można sobie odpalić te streamki tutaj w kilku oknach i śledzić jedno i drugie. No dobrze, u mnie na zegarku jeszcze 2,5 minutki, więc cierpliwie poczekamy. Jeszcze sobie chwilę poczekamy, momencik. Nie wiem, Arek, czy jesteś tutaj? Ja już może za chwilę komendę tutaj napiszę, abym Cię za chwilę zaprosił na meczyk. 5 plus 1. Okej. Jeszcze moment, jeszcze chwila i będziemy rozpoczynać.
Dobra, tu już wszystko zamykam, żeby mi nie przycinało przypadkiem. Okej, powinno być wszystko w porządku. Jest liczes, program i mamy jeszcze niespełna 2 minuty. Witam cię, Mateusz. Dobry wieczór. Dzięki za powodzenia. No i zobaczymy. Słuchajcie, no fajnie, no mecz, niezależnie z kim by się grało mecz, to zawsze jest jakaś tam mała adrenalinka. O, tutaj coś kamerka mi nawala. Obraz jakiś jest dziwny. Zaraz spróbuję to zredukować, o ile zdążę. Dobra, mam nadzieję, że już nie będzie niespodzianek obrazowych. W miarę chyba to dobrze wygląda. Generalnie, ok. Dobra, u mnie jest już 50 kilka sekund. Może nie będziemy tak skrupulatni, ale to jest w meczu, to jest zawsze ważne. Ja tutaj wejdę na profil Arka. Polecam do zaobserwowania. Zapraszam już go do gry i za chwilę wystartujemy. Czyli tak, będziemy grać 5 minut plus 1 sekunda. Partia rankingowa i zrobię oczywiście losowo wybierzemy sobie kolory, żeby już nie było tutaj nieuczciwości pewnej, powiedzmy. No ale to myślę, że nie ma aż takiego dużego znaczenia w naszym wypadku. Nie jesteśmy tutaj super arcymistrzami 2700. Okej, cierpliwie czekamy. Już tutaj odpalam 10 sekund, tak żeby było w miarę uczciwie i zaraz cię, Arku, tutaj zapraszam. Kilka sekund i zaczynamy zabawę. 3, 2, 1, ok. Zaproszenie poszło. No i jedziemy. W pierwszej kolejności mamy czarne. Zobaczymy. No D4 prawdopodobnie będzie. Tak jest. No to jedziemy tutaj z przeciwnikiem w taki sposób. Powodzenia, Arek, powodzenia. D5. D5 możliwe. Może zagramy G6. Zobaczymy, co on tutaj będzie grał. Spróbuję go tu leciutko zaskoczyć, ale to może nie być łatwe zadanie. Mamy schematy takie. A, mamy dużo czasu, to nie trzeba się w ogóle śpieszyć. Mamy schematy obrony królewsko-indyjskiej, rzecz jasna. Czyli to, co gramy ze sobą tutaj z Arkiem 100 lat. I jeszcze więcej. No, chyba kulturalna roszada. Ok, tutaj sobie zagramy. Tego skoczka spróbujemy za chwilę wybić, ale to jeszcze nie ma takiej potrzeby. Zagramy sobie tak. No 5 plus 1 to jest masa czasu. W Kowalewie Pomorskim zająłem trzecie miejsce. Średnio jestem zadowolony, miałem drugi numer startowy. No także słabo grałem, po prostu taktyki dużo nie widziałem. No i tak wyszło. Zagrajmy sobie tutaj skoczkiem. Będziemy pilnować punktu E5. No dobra, plan jaki tutaj wybrać? Może koń C7, wieża B8, takie standardowe rzeczy. No tutaj wymienić to należy. I spróbujemy się przebić przez B5. No jest to, myślę, że taki plan standardowy. Kwestia tylko, jak będzie grał przeciwnik. No czasu mamy obydwoje bardzo dużo, więc 5 minut jeszcze plus 1 sekunda to jest sporo, więc nikt tu nie będzie na czas generalnie grał. No dobra, Hetman D2, może spróbujemy zagrać w ten sposób, żeby od razu B5 zagrać. Jeżeli A4, no to może się władujemy skoczkiem na B4 albo... Czy przez A6 próbować? To też jest pytanie. Może tak kąśliwie skoczek wróci na A6, żeby na B4 sobie wiecznie już stanął ten skoczek. No, Arek jest takim zawodnikiem pozycyjnym, więc on tu też specjalnie może rzucać się nie będzie, chyba że będzie okazja oczywiście. A on też tak spokojnie wystawia figury, już czytam. Nie szkoda pary gońców z IB. Wiesz co, w tym wariancie można wymieniać, bo tu chodzi o to, że skoczek w centrum dobrze kontrolował, tak? Tutaj poszło, więc ja pomyślę sobie chwilę, może zagram sobie hetmanem w ten sposób, na jakąś wymianę hetmanów, może jakaś wieża E8. Skoczek na B5 jest okazja, no tutaj pionek wisi, ale ja tego piona zawsze obronię. Wymiana hetmanów jest ok, myślę, dla czarnego. Znaczy taka normalna, tak mi się wydaje. W tym wariancie z IB tak można na pewno wybić tutaj, bo z gońcem C8 często są problemy, więc jak on by zagrał wcześniej H3, to mógłby być problem.
Także wymiana jest na pewno ok. Zauważ, że goniec na razie, że tak powiem, nie ma jakiejś super gry, a mój skoczek ładnie tu kontroluje. Przede wszystkim moje figury jakoś tam w miarę grają, powiedzmy, tak? No tutaj widzę, Arek troszeczkę myśli, zastanawia się, ale to jest bardzo niebezpieczny zawodnik. Zostanie mu 5 sekund i dalej będzie w stanie wygrać tą partię. No mamy, słuchajcie, przed sobą 3 godziny zabawy, także dzięki w ogóle, że jesteście. Poszło tutaj, ok, wymiana, tak, się szykuje. Powiedzmy, widzę już jakiś plan. Widzę plan i spróbuję zagrać tak. Tutaj na C4 będę się kąsał. I hetman B4, tak, na tego pioneczka sobie zagramy. Dobrze, niech tak i będzie. Moi drodzy, po tej partii muszę dosłownie na chwileczkę, na sekundkę otworzyć żonie drzwi. Magda, kochanie, już ci otwieram drzwi za chwilę. Zapomniałem, że klucze zabrałem. Nie ma jak się biedna dostać do mieszkania. To już sekundka. Także jeszcze chwila. Bo tu już do mnie dzwoniła. No ale wiecie, no priorytety, nie? W szachy gram przecież. O, rety, rety, żebym po uszach nie dostał. No a teraz co tu przeciwnik myśli? Przeciwnik myśli w ten sposób. No dobra, tak można. Teraz pytanie, czy ja mogę zbić tutaj i zbić sobie na przykład pionka na C4? Tak chyba mogę zrobić, czy to nie będzie ryzykowne? Zbijemy tak. Tu na A7 wisi, ale to nie jest aż takie istotne, myślę. I zbijemy sobie tutaj tego pioneczka. Myślę, to jest ważniejsza sprawa. Tak, tak, już wiem, jeszcze chwila, już zaraz idę. Ale przeskrobałem sprawę. Dobra, tu poszły bicia. Dobra, no tak, skoczek tutaj, ale tego skoczka ja uwięzę. Zostanie moim więźniem, o, może tak się wyrażę, bo na B5 tutaj trzymam. No ale teraz kwestia, czy on tu ma jakąś kontrę. No nie wydaje mi się, że to jest jakaś kontra. Za mało jest lekkich figur, więc tutaj wydaje mi się, że pozycja jest względnie dobra. Już się stresuję, bo muszę drzwi otworzyć, no ale jaja, tego jeszcze nie grali. Dobra. To jest pierwsza partia, tak, tak, Radku. To dopiero pierwsza partia. Tu już piszę żonie SMS-a, żeby nie było. Zaraz jej otworzymy, żeby się biedna nie stresowała. Komórka jest zabroniona generalnie podczas gry, tak, no ale. Dobra, tutaj jest grane, ok. Tu chyba bezpieczne będzie zagranie F6. Myślę, że będzie bezpieczny ruch. Ok, tutaj hetman coś ode mnie chce. Może zagramy sobie, powiem wam szczerze, chwila. Taki ruch jest możliwy? Nie, 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 taki ruch jest niemożliwy. Tu hetman mi się chce dostać, a to. Spryciulka. Dobra, muszę zagrać tak. No troszeczkę chyba F6 przesadziłem, bo wpuściłem przeciwnika do gry. Muszę jakoś hetmana przystawić. Dobra, idzie na mnie. No to jak idzie, to tutaj sobie grzecznie chyba zagram. Może tak sobie zagrajmy. Tu się może jakoś przestawię i spróbuję wymienić hetmany. Poza tym tu wisi pionek jeszcze, jest trochę opcji. F5 w ogóle było chyba, nie, F5 chyba nie było możliwe. Było możliwe za to co innego, ale nie mogę powiedzieć co teraz. Ale to, że było, to było. Ok, tutaj należy zagrać raczej tak, grzecznie. Troszkę jakbym wypuścił tutaj przeciwnika, tak mi się wydaje. Skoczek D5 nie było niestety, bo był szach na E6 hetmanem. Też to widziałem, tak, tak. Dobra, wybicie, wybicie. Skoczek wrócił. To chyba jest słuszna decyzja. Wybić muszę. Zagram tam, on zagra tu. Dobra, wybijamy
I spróbuję wybić tego pionka mimo wszystko. Hetman zagrał, tak, to widziałem oczywiście. Tutaj mam dwie opcje. Hetman bije B5 i tutaj. Którą wybrać? Myślę, że... Już idę za chwilę. Myślę, że tak mogę zagrać. Mi się wydaje, że tu nie powinienem w ten sposób wtopić, grając w ten sposób. Dwa piony więcej. Okej, gram z powrotem. Mam hetman D7. Tak, tu jest zwycięstwo. Tylko jeszcze trzeba je dowieść. Wybił, wybił. Okej, tak. No tak, no to już jak Arek wymienił hetmanę, to już jest, że tak powiem, bez większych chyba problemów. Tak, zagrajmy. Zbijemy, tutaj wyjdziemy. Okej, do przodu. Do przodu, tak. A, żebym mata tu nie podładował. Jeszcze do góry. Tak. Tu się broni, panie kolego. Tak, zagrajmy bezpiecznie. I tutaj na F3 się pakuje. Dobra, to jest zwycięstwo. Na pewno to jest zwycięstwo. Arku, dosłownie sekundkę. Przepraszam cię najmocniej. Chwileczkę. Już jestem, mój drodzy, jestem. Jestem Arek, już robię rewanż. Zapisuję tylko, żeby nie było. Okej, panie Arku, co by ci tu zagrać? No dobra, na razie zagrajmy też D4, zobaczymy, co z tego wyjdzie. D4, D5. No tak, Arek tutaj będzie chyba C6 grał, bo tak grywa. Powiedzmy w ten sposób. Dobra, tutaj botwinniki jakieś będą szły. A, dla kibiców zagrajmy ostrą pozycję. Okej, tu Arek jest przygotowany i to bardzo mocno. To jest oczywiste. Tak, zagrajmy, dobra. No dobra, tutaj gram swoje po prostu. Tak, pan Arkadiusz zna te moje pułapki, więc nie wpadnie w nie na pewno. Teraz kwestia jest tego, że ja za bardzo nie znam teorii. To jest to, ale chyba wezmę piona. Wezmę piona. No jak dają, to go biorę. Tu zagrajmy. Okej, chyba roszada. Może jakiś D5 też, ale chyba roszada jest okej. Wydaje mi się, że roszadę zagrać można. Król jest zawsze bezpieczny. Tutaj to chyba D5 muszę wrzucić. Wrzucę D5. Zawsze to będzie ostro. No i teraz pytanie, co zrobi przeciwnik? Wybił. To jest najlepsza decyzja, bo byłoby tak. To jest też dobra decyzja na pewno. Właśnie. Teraz co dalej? Widzę tu pewne takie, powiedzmy, zależności, tylko może tak. Może tu spróbujemy troszeczkę tutaj pomieszać w kotle. Jeżeli zbije, no to zbijemy. Pioneczkiem. Taka będzie tutaj moja rozkminka. Dobra, jest tak. No na pewno tutaj jest trochę czasu, można się zastanowić właśnie, pomyśleć spokojnie. No, weszliśmy naprawdę w ostry wariant. Jak to stoi z pionkami? 2, 4, 6 u mnie, 2, 4, 6, 7 u przeciwnika, ale ten wisi, więc dwa praktycznie pionki mniej. No dobra, tutaj trzeba bardzo uważać, oczywiście.
Myślę, jakby to tutaj wykorzystać teraz. Powiedzmy, zagrajmy. Tak. No nie wiem, czy ja tu niczego nie tracę. Nie, chyba nie. Skoczek na F5 oczywiście dobrze stoi. Tutaj w każdym momencie może mi na F3 zbić tego gońca. To jest naprawdę dobrze ustawiona figura. Ja spróbuję przez A tutaj coś zrobić. Może on zagra B4, zobaczymy. No co tutaj mogę? Tak bym mógł zagrać, znaczy nie bardzo, bo bym wybił. Tak, tutaj grozi coś takiego, więc muszę król H1 od razu. Okej, takie tutaj pułapeczki grożą. Tu wybiję. Wieża wybije, chyba nic nie ma. Aha, wieża mi wybije. Tam wybije, on tu. Wieża mi wybije, muszę wybić tu z szachem. Może być nieprzyjemnie. Dlatego może tak trzeba zagrać. Wieża E1 zagrajmy. O, jak mi tam dzieciątko płacze, no. Czarny tutaj z pionkami H nie stoi źle. Te pionki zdwojone nie są złe. Tak jak widać, na załączonym obrazku jest atak ze strony przeciwnika. Tutaj czuję, że jest u mnie szybki koniec. Tak czuję, ale nie widzę na razie. No, ja wiem, że Arek tutaj kombinuje. Kombinuje, jak mnie tu ładnie załatwić. Dobra, ten ruch myślę, że jest całkiem. Myślę, że zagramy spokojnie. Hetman E2 nie ma innego wyboru. Nie ma innego wyboru za bardzo. Ten pionek w takim razie może jakąś karierę zrobi za chwilę na C7. Chyba, że skoczek zbije, ale to też nie jest wszystko takie proste, prawda? Skoczek F6 mam odbicie na C6 z szachem. Ostro tutaj jest po prostu. No nie, akurat w botwinniku Zibi, jak król jest niezroszowany, to jest dobrze. No to jest właśnie ostra pozycja. To jest właśnie esencja tych ostrych pozycji. No teraz tak, no tutaj wszystko trzymam. Na szczęście jeszcze widzę, że on mi zbije, skoczek G4 jest taki ruch. Koń G3 zbije, król F2, król G1. No, jakieś tu życie się dzieje. To nie jest takie proste. Dzięki za followa. Serdecznie dziękuję. Dobra, tutaj muszę to odbić. Dobra, tak poszło. Chyba usłyszał. Muszę tutaj. Niestety, muszę tym skoczkiem wrócić. Ale tu się otworzy kolejna linia, jakieś możliwości nowe. Także może być ciekawie. Dobra, król nie ma wyjścia. A goniec tutaj zagrał. No to jest bardzo niebezpiecznie teraz. Grozi odejście skoczka. Tutaj może zagrać w takim razie. No tak, nie jest dobrze. Trzeba mieć komputer tutaj w głowie, żeby dobrze zagrać. Może wieża F1, wieża tutaj, to. No ciekawe, co tu zagrać, szczerze mówiąc. No trudno, gram tak. Najwyżej będzie w trąbkę, ale no tak, tu na pewno czarne ciśnie. To jak nie znam dobrze debiutu, to trzeba uważać. No dobra. On szuka tutaj, szuka. No zawsze skoczek z odejściem ma szacha od gońca, więc to jest piekielnie groźna pozycja. Ale król H1, jak wróci, to zawsze mogę wybić, chyba że wieczny szach. Tak, chyba że coś tu znajdzie lepszego. Ja na razie nic nie widzę. Na razie nic tutaj nie widzę. Takiego konkretnego. Powiedzmy, że. No, konkretnego nic nie widzę, powiem wam szczerze. Trzeba być tutaj Carsenem, chyba że mocno zaatakować. O, cześć Mariancello, witam cię. Serdecznie dziękujemy za pozdrowienia. Pozdrawiamy również. No, on tutaj pewnie myśli nad wieża D2. Albo skoczek. Okej, to też jest, myślę, że w porządku. No muszę tak, to wyboru za dużego nie mam. Dobra, wybić. No trzeba. Tak, i teraz pytanie. Wieża F3.
Wieża F3, wieża tutaj. Tu mata nie ma? Słuchajcie, bo nie widzę. Gram tak. Wieża H3 zawsze mam. Różnopolowe gońce właśnie. Kto atakuje, ten jest lepszy. Ale tutaj król w centrum. Może coś mi się uda jednak szarpnąć. Tak czuję, że coś tutaj mogę szarpnąć. W ogóle zobaczcie, ile mam pionków mniej. Aż 3. Ważne, żeby tu się bronić od mata. Jeszcze goniec na szczęście też jest taka opcja, ale tu się wszystko póki co trzyma. Znaczy, pewnie czarny jest lepszy. Tak, grozi teraz taki nieprzyjemny ruch i wieżu jak się zasłonię, to stracę hetman. To grozi, to widzę. To niestety widzę. Jeszcze wieża D2 grozi. Silnie zagrał. To trzeba przyznać, że silnie. Może tak go postraszymy. Czy to w ogóle coś daje? Drodzy, co to daje? Teraz niech ja się chwilę zastanowię. Może tutaj wieżą zagrać. Dobra, zagrajmy tak, bo wieża nie wejdzie mi na D2. To jest podstawowa rzecz. Po takim ruchu mam taki ruch. Ok, nie poszło zatem to, co mówiłem. Ok, ale dzieciątko mi tam płacze. Dzieciątko, nie płakać mi. Tutaj muszę bronić, uważać. No zagram tak od razu, po prostu. Tu bijemy, jakieś kopytka się mogą dziać po linii A. Właśnie, zapomniałem o tym ruchu, że tutaj na B5 mogę zbijać. Dobra, przeciwnik ucieka. Czy wzbić wieżą? Nie no, pioneczkiem zbijam. Wieża na D2 chce wjechać, okej. Tu muszę bronić niestety. Mogę też wieżą zagrać. Nie, nie mogę wieżą. No tutaj tak się robi mega niebezpiecznie. Może wieżą tu zagrać. Może tak. O tak, zaatakujmy tutaj. Goniec jeszcze wisi. Więc może być całkiem fajnie. Hetman E3 prawdopodobnie. Ale to mi tam ucieka. Tak poszło. Ha. Nie, to wybijemy. Wybijemy tutaj. W zależności, którą wieżą wybija, a ja pionkiem idę do góry. Muszę wrócić. No i do góry. A, tutaj jest taki ruch. A, to tak muszę. To chyba wieczny szach. Teraz to nie jest wieczny szach. Nie, jest wieczny szach. Tak, to jest wieczny szach. Dobra, to tutaj jest remis. Ja z remisu jestem raczej zadowolony. Ok, mamy remis. Już piszę remis w drugiej rundzie. Rewanżyk, lecimy dalej. Dobra, znowu czarne. Lecimy, lecimy. D4, no znowu tutaj Kaczmaro gra D4. No muszę mu odpowiedzieć chyba. Zagrać jakoś inaczej, no. Zagrajmy tak, obrona Niemcowicza. Spróbujemy tutaj zagrać. Albo zwykły hetmański może, słuchajcie. Nie, zagrajmy w ten sposób. Zagrajmy w ten sposób. Wiem, że tak się gra. Dobra, jedziemy z szachem. Zobaczymy, czym się zasłoni. Czyli gra te moje warianciki. A to cwaniura. Zagrajmy szybko D4. Ok. Tutaj myślę, że przeciwnik jest nieźle przygotowany. Dlatego zagramy tak. Nie znam debiutu tego, przyznaję się, tylko wiem, jak biały mi to mniej więcej grać. Czarnymi jakieś tam ruchy. Tak, tak, jest półtorej do... jest półtorej dla mnie na razie. Okej, to zagrajmy może tak spokojnie, będziemy bronić. Tu może z planem w taki sposób, ale tamta partia ciekawa, druga była bardzo. Okej. No i spróbujemy tutaj, myślę... Nie no, zagram tutaj, żeby uczciwie chyba skoczkiem na D7 w ten sposób. Tutaj będzie mnie cisnął ten... Dobra, tak zagrajmy. Troszeczkę z kontry uderzymy. Tak, z jakiego ustawimy tutaj żółwia. Pancerz żółwia. No ja wiem, że tu biały ma grę. Przede wszystkim więcej przestrzeni, to jest oczywiste. Tutaj zbijemy to skoczkiem.
Bijemy to skoczkiem. Jakiś plan na rozbicie tutaj struktury. Wieża C8. Spróbujemy zagrać. Tu jeszcze nie jest rozwinięta figura. Jedna z drugą. Dobra, idzie takie bicie. No, tym trzeba odbić. Dobrze. Myślę, że wymiana gońców może być dla mnie strategicznie lepsza, więc tak czynię. Bo goniec zostanie na pionka tutaj w końcówce, ale to jest tak, mówię, minimalnie. Tu jeszcze jest oczywiście dużo gry. Trzeba tylko mądrze teraz zagrać. A mądre zagranie, jak tu zagrać mądre zagranie? Chyba taki ruch trzeba. Hetman C6. A, można. Dobra, zagrajmy tak, mam skoczek F6. Goniec G5. A to nic, to wieża C8. Tu jest wszystko w porządku, myślę. Tak troszeczkę zagramy też na aktywność figur. Dobra, tutaj zagrałeś, drogi przyjacielu. Zgoda. Może to i dobre. Muszę tak, to nie ma wyjścia. Goniec G5 na pewno będzie. Będzie chciał mi chapnąć pionka. Wiecie co, ja mu na to pozwolę. Znaczy nie mam chyba też wyjścia, muszę mu na to pozwolić. To bez dwóch zdań. Ale jest goniec na skoczka i może być ciekawie. Jednak nie chciał. Może to i słusznie. Może i słusznie zagrał. Może tak zagrajmy. Sztucznie trochę, ale bronię pionka. Można było też wieżą, ale nie chcę pasywnie na pionka grać. Wolę pionka oddać im jakąś linię wolną. Dobrze, w ten sposób. No goniec na skoczka. Ciekawa sytuacja. Walczymy o linię C przede wszystkim. Dosyć symetryczna pozycja. Tak, tutaj będzie mnie chciał drapnąć z tej strony. Okej, okay, muszę coś wymyśleć w takim układzie. Coś tu muszę wymyśleć. Chyba wiem co. Wymienimy jedną wieżę i zwiążemy skoczka. On musi tu zareagować. Musi tu zareagować, bo ja będę grał coś takiego. Ciekawe, czy Arkadiusz mnie tutaj na streamie ogląda. Nie, dziękuję, nie będę walczył w MMA z Mariancello. Podziękuję, bo już na starcie byłoby chyba kiepsko. Dobra, tu pionek leci kolejny. No dobra, no liczę się z tym, że niestety to nie jest chyba, no ale muszę konsekwentnie grać. Idę tutaj do G4. No konsekwentnie H5 i tutaj. A takie posunięcie jeszcze ma mój przeciwnik. No właśnie, tego nie widziałem, powiem szczerze, takie to trochę dziwne, ale nie widziałem takich prostych ruchów. Okej, okay, zagrajmy zatem tak, żeby gońca od razu bronić. Ciekawe, czy zbije mi pionka na B6. Za bardzo nie mogę, nie może tego zrobić chyba. Tak, chapnął piona i ma dobrze tutaj w tym momencie. Tak, to się zgadza, zbił jednak. Czy ja czegoś nie widzę? Wieża B8. Wezmę sobie tam pionka z jakąś kontrą. Może czegoś nie widzę. Tego pionka weźmie. Wygląda paskudnie, ale nie mam wyjścia. Muszę wziąć na B2. Dobra. I teraz tu mi wisi. Zgadza się. Nie jest dobrze. No tak, no. Wyjścia nie ma. Za dużego. Jeżeli zbiję, to ja muszę odbić tylko pionkiem. Niestety tylko pionkiem. Skoczek E5. Teraz ja się muszę tu wykazać jakimś atakiem w tej końcóweczce. Król trochę jest odsłonięty. Dobra, tak poszło. No chyba wybić trzeba. Chociaż poczekajcie, jeszcze coś widzę. Widzę jeszcze pod tytułem takie posunięcie. Tutaj.
z matem, więc goniec jest nietykalny na ten moment. Jakiś szach, to mam zawsze wieża B8 albo król G7. Smacznego, smacznego. Relacjonujcie mi proszę, jak tutaj Igor Janik sobie radzi w dogrywce, bo również gra dogrywkę z Grzegorzem Gajewskim. Myślę, że tutaj to jest ważny punkt i ja... A nie, z szachem, panie Arku, nie ma koń F6. No to przeciwnik tutaj zrobił prezent w takim razie. Dokładnie. Mamy dwa, mamy znowu, czyli 2,5 do pół. Jedziemy dalej. Może zagrajmy, może E4 w takim razie. Niech będzie E4. Tak, E6 to jest debiut, który gra pan Arkadiusz od lat. Muszę teraz się zastanowić, jaki tutaj wybrać rzadki wariant. Może tak, zagrajmy. Po prostu wyprowadźmy figury. W sposób naturalny. Zmusza mnie do wybicia. Zmusza mnie do wybicia, właśnie, albo do przepchania tutaj. Nie, to w karokanie się w ten sposób gra. We Francuzie się tak nie gra. Okej, no ale już poszło, niestety. Spróbujemy, co tu spróbujemy zagrać? Może tak, troszkę na dziko. Takie struktury też się ustawia przez G3. D3 potem można spróbować zagrać. Goniec D3 we francuskiej. Ja nie gram w ogóle francuskiej białymi. Od tego trzeba zacząć. Ale te struktury tutaj białymi z arkiem mi się zdarzało grać. Możliwe, że tutaj mało osób to gra, zgadza się. No tak, taki ruch był możliwy. Muszę na B1 wrócić, bo potem przez D2 będę miał fajną opcję. Dobrze, zagrajmy tak, bo tak chyba trzeba. Pytanie, czy tutaj od razu wrzucić mu takie posunięcie? Chyba trzeba, bo będzie może ciężko. Chociaż z drugiej strony. Nie, obrona królewska, królewsko-indyjska odwróconym kolorem. Jak najbardziej mi pasuje. Okej, grajmy tak. Tu zdążymy tak zagrać na C4. Pionka atakujemy. F6 prawdopodobnie, a nie w ten sposób. Dobra, A4. Każda figura chyba musi być w grze, więc zagrajmy goniec D2. I teraz kwestia, jak skoczka przerzucić. Taki plan mi się również podoba. Tu GH, nic się myślę strasznego nie stanie, bo goniec zawsze zostanie wymieniony. No i tak zagrajmy. Tak zagrajmy, potem F4 spróbujemy. Po prostu. A jeśli jakiś G6, no to zawsze mamy F4 i gra gitara. No, tutaj tak powiedzmy zagrałem miękko, ale to są pozycje, które po prostu lubię grać, więc myślę, że to mi odpowiada, więc tak będę po prostu grał. Dobrze, F6 poszło, ok, czyli Arek idzie na takie tutaj. Wybić to czy nie wybić? O, to jest pytanie, czy ja się tam figurami wedrę. Generalnie, jak się tam nie rozdmucham, to może być ciężko. Wybić to. Wybić wieża F8, może goniec H6. Dobra, wybiję to. I zagram goniec H6, żeby tu powolne linie trochę pograć mimo wszystko. Dobra, jest tak. Dobra, goniec H6 zagrajmy. Tu jest skoczek G7 oczywiście. Okej. Zrobić jedną wymianę czy nie robić? Może tak. Może tak z planem tu. Teraz on goniec H3 ma z kolei. Ale nie zagrał. Grajmy tak. Okej. Okay. Wymiana tych gońców na pewno jest okej dla mnie. Takie arcymistrzowskie zagranie, myślę. Tutaj będzie się przebijał. Okej, okay, to wymienimy tutaj jedną wieżyczkę. Musi odbić gońcem. I teraz, panie Zielonka, zagrajmy wieżą. Okej, okay, i wróćmy skoczkiem. Tutaj się próbujemy wbić w takim razie. Dziękuję Ci, Wiktorku.
Wiktorze za followa. Bardzo mi miło. Wybić trzeba. Skoczek wrócić musi. Sobie szybko tak przechodzę i następny do akcji. Ważne, że coś na skrzydle tutaj królewskim się dzieje, bo jakby się nic nie działo, to on by mnie tutaj na hetmańskim załatwił i to nieźle. Dobra, tam wieża będzie zmierzała. Idziemy sobie tak. Nie myśląc za długo, wymiana gońca będzie dla nas na pewno korzystna. Chyba nieunikniona z jego strony, ale goniec zbije, wieża F6 wjeżdża. Więc tutaj jest całkiem chyba sympatycznie w tym momencie, tak mi się wydaje. W ogóle nawet nie patrzę, że on tutaj wjedzie wieżą, będzie mi pionki atakował. Liczy się akcja na skrzydle tutaj królewskim w tym momencie. Ale zobaczcie, jak dużo czasu jeszcze mamy. Gramy trochę szybko. Gramy chyba trochę szybko. On myślę, że liczy odejście hetmanem. Może na C8 nawet. Tam, ale nie, potem tutaj zbicie, może wjeżdża wieża. No jest niebezpiecznie przede wszystkim. To myślę, że już jest dobra pozycja białych. Nie chcę się mylić, ale wydaje mi się, że tu jest dobrze. Okej. Wybił, wybił, wybił. To chyba była słuszna droga, bo byłoby jeszcze gorzej. Tak mi się wydaje. No jest goniec czarnopolowy, to jest ważna informacja dla mnie, bo jakby doszło do jakiejś końcówki figurowej, to mam szansę atakować te pionki, więc to jest też dobra informacja. Powtarzam się, tak? A, Krzysztof, musisz się nauczyć mówić po polsku. No dobrze, proponuje mi tu wymianę, czyli zmieniła się koncepcja gry. No to chyba ta wymiana dla niego jest całkiem okej, tylko pytanie, czy ja tam po linii A mogę coś zadziałać. Wydaje mi się, że tak. Może wymienić. Nie, zagrajmy wieżą na jeden. Tutaj nic na linii F mi nie zrobi. Jestem bezpieczny, hetman skoczek broni. Może spróbować do G4 dojść za chwilę, ale to może za szybko, bo jakieś H5 dostanie kontrę w coś w tym wypadku. A wieżą zawsze tu mogę coś pomęczyć. Dobra, hetman ruszył tutaj. Skoczek na E6 chce się władować. Myślę, że koniec H6 zagrajmy. Zwiążemy tutaj skoczka w razie czego. No dobra, taki ruch widziałem. Konie F6, konie F3 chyba trzeba grać. Bronię na C2, no C3 nie mogę. On tak może próbować, ale to... Znaczy może próbować oczywiście, tutaj wisi na E5. Jeszcze jakiś koń G5, spróbuję tam jakiś atak może skonstruować, no ale może H3, dużo jest opcji. Okej, zobaczymy jak on zareaguje na taki ruch. Zagrajmy B3 najpierw. Spokojnie B3, przytrzymać C4 w ten sposób, troszeczkę pionki ustabilizować. Nie wiem, czy to jest dobre myślenie, na pewno jest dużo dobrych ruchów, lepszych ruchów, które można wykonać, ale taką spokojną kontrolę myślę, że tutaj sprawuje. Spokojną kontrolę, tak, wieża tutaj. No kwestia, czy wybić, jak nie wybije, to on koń E6 zagra. Spróbuję zagrać może w taki sposób. Mam plan, żeby zdwoić hetmana i wieżę na jednej linii. No tutaj tak, tutaj się trzyma. Spróbujemy tak zaszaleć teraz. Aha, tutaj skoczek jeszcze ma opcję. Znaczy, nie teraz, ale opcję będzie miał. Czy teraz może też, ale zawsze odejdę. Jak hetman A1, to skoczek wtedy B4 i będzie mnie tu atakował i tutaj. Może być groźnie. Na taki ruch na wyczucie przeciwnika troszeczkę, tak? Kilka sekund zawsze mu spadnie, więc to tak, zagrał. Jeżeli zbije tutaj teraz, to on hetman C7, będą mi wisiały dwie figury. Ale jak zagram tu, prosto na niby. Dziękuję Ci za zeta. Jest mi niezmiernie miło. Muszę wrócić tą wieżą. Ale wrócę sobie w takie miejsce, powiedzmy, na chwilę. Wow, ale mi miło. Z się przyda zawsze. Z to Z. O, i tutaj teraz. Aha, skoczek tutaj, ale wtedy tu. Tu ta wieża trochę potańczy. No trzeba uważać. Trzeba uważać.
No właśnie, spróbuję. Tam właśnie goniec mój chyba dobrze stoi. Dobra, jedziemy H4. Wieża A8 może wymieniać. Aha, to jest dobra opcja. Tutaj jeszcze zagrał, a tego to się w ogóle nie spodziewałem, przyznam się szczerze. Ale mam pewien pomysł. Zbijemy tu i zagramy tak. Tu jeszcze mam opcję, zobaczcie, co tam się dzieje. Chociaż nie jest takie to groźne, myślę, bo tu się zawsze broni przez skoczek E6 czy coś. Ale już się dzieje. Tutaj poszło zagranie. Dobra, myślę, że wymiana hetmanów będzie ok. Chociaż taki ruch też jest ciekawy, myślę. Nie, ale dobra. Ja lubię bez hetmanów grać. Czuję, że tutaj po prostu końcówka jest lepsza. Tu mi będzie atakował. Nie, skoczek jest związany, więc skoczek nie może się ruszyć. Aha, tak jeszcze można. Ale to wymieniam, biorę pionka. Biorę pionka, gram sobie tak z planem tu. Królem muszę tak zagrać. Pion więcej to dużo. W tejże końcówce. Tak. Okej, to widzę. Tak też. Skoczek idzie tutaj. Okej, tu się wszystko chyba broni. Gram królem. Może tutaj jakiś plan sobie wymyślę. Pionki zasuwają. Okej. Idę tutaj. Szacha dał, dobry ruch zrobił. Tak, zagrajmy. A, ten ruch może jest przesadzony. Wymienić raczej trzeba. Skoczkiem. Tak. No to jest 1-0. To jest na pewno 1-0, tylko jeszcze trzeba dograć. Tutaj plan taki. Czy to jeszcze nie jest takie łatwe, oczywiście? Skoczkiem, gońcem tutaj. Teraz idę tu pioneczkiem. I powoli do góry. Ważne, żeby nie oddać dwóch pionków za skoczka. Ok. Tutaj. Ustawiamy pionki na białych polach, żeby one dobrze manewrowały z gońcem. Okej. No to tutaj szach. Tu, bicie, tu i wygrywam. Nie, co ja zrobiłem? Przecież on może królem na C6 ruszyć. Ale nie ruszył królem na C6. Ojej, ale jaki fart. Dobra, mamy 1-0. No, przekombinowałem w końcówce. Cześć, mityczny dzbanie. Witam cię. Dobra, D4. Muszę tutaj z kaczmarem zagrać inaczej. Dobra, jego bronią zagrajmy w takim razie. Dobra, w ten sposób. Zagrajmy tak od razu. Zobaczymy, jak on tu zareaguje. Okej. Zareagował. Słusznie. Zareagował. Zagrajmy tak. A, rzućmy się na niego tutaj w centrum. I rzućmy się. Dobra, jest okej. W takim razie tego piona już bronić nie należy. Chociaż może, słuchajcie. A będę go bronił. A czemu nie? Tak jakoś. Wiecie, no gram mecz towarzyski z kolegą. No trochę się znamy, więc. Nie będę tutaj też wykonywał. Znaczy, będę starał się grać oczywiście normalnie, ale spróbuję tak trochę zamieszać, żeby było inaczej. Żeby troszeczkę go. No, on zawsze ma taki ruch oczywiście i tam odbije pionkę, ale już jest izolowany pionek, co mi odpowiada. Dobra, żeby tutaj też nie przekombinować. Skoczek musi trochę pilnować, figury muszą iść. Skoczek B5 oczywiście jakiś ruch, no ale to zawsze szach jest. Spróbuję bronić pionka zwyczajnie. No, zawsze tego piona odbije. To jest sprawa oczywista. No, ale kombinowanie na samym początku już działa. No, Mariancello tam, jeśli chodzi o tą końcówkę, to faktycznie. Tylko, że on król C6 miał i był remis. Chyba to był remis. To trochę przekombinowałem.
No ale wymyślone było, tak. No dobra, tak jak mówiłem, zagrał tutaj i miał prawo. No goniec D7 chyba trzeba. No jak mi wymieni, no to dobrze, no wymieniamy. Ja lubię grać w ten sposób. I zagrajmy E6, pilnować trzeba. Znowu mamy fajną końcówkę. Okej, zagrajmy A6 i tu spróbujemy się władować od razu. Trochę też jestem z tyłu z figurami, ale bez hetmanów. Tak grasz od razu, Kaczmaro. Może to i słusznie. No, to jest dobre. To jest dobre, na pewno. No dobra, gram tak. To trochę przesadziłem faktycznie. Jednak rozwój figur najważniejszy. Trochę przesadziłem. No dobra, tak. Tu już mam gorzej. Tu już się przyznaję bez bicia, jest gorzej. Bardzo gorzej jest. Był remis. No właśnie, tak muszę. Czy tutaj wchodzi coś? Czy może być jedna wymiana? A nie, na razie nie może być. Kwestia właśnie, jak ja wybiję tu skoczka, to będzie niedobrze. Muszę się szybko zabezpieczać. On będzie mnie tu wiązał, jak balerona. Okej, skoczek C6 szybciutko. Aha, taki ruch jest teraz. A, obroniłem, dobra, tu się obroniłem, tu nawet taki mam ruch, dobra. Stoi to oczywiście źle, bardzo źle. Bardzo źle to stoi, ale będę walczył. No dobra, nie zagrał koń D5, a chyba mógł, to muszę wybić tu skoczka szybko. I spróbować coś w tym stylu wybronić. A będę bronił. Będę się bronił jak lew. Wiązał jak balerona. No tak, czasem się. Słuchajcie, człowiek nie zastanawia, co mówi. I wychodzą czasem takie klopsiki. Okej. Tutaj, no to w ten sposób będę chciał wymienić. Aha, on mi tutaj zagra. A to spryciarz. Spryciarz. Masz tak. Masz się męcz. Dobra, uciekłeś. Masz i się męcz. Uciekłeś. Powiedział, że ucieka. Nie bał się nawet. Dobra, gram tak i tutaj. Myślę, że jak zagrasz tutaj, to zagram tak. No, bronię na siłę. Okej. Musimy pilnować czasu. 45 minut za nami, drugie 45 minut gramy cały czas tempem 5 minut plus 1 sekunda. Przypominam, później gramy godzinę czasu, czyli 60 minut będziemy grać tempem 3 minuty plus 1 sekunda i kolejne 30 minut 1 minuta plus 1 sekunda dla zawodnika, więc może być ciekawie do samego końca. Dobra, tutaj poszło wymienić, czy nie wymienić? On stanie dobrze, bo ja będę to jak pokraka trochę z tymi figurami. Ale wymienić muszę, dobrze zagrał. Okej, no i tak zagrać muszę w ten sposób. Taka stoi kiepska pozycja. Dzięki, witam cię, Sperat VS. Dzięki za followa. Okej, teraz tak, goniec na E5 może zagrać. Rzecz jasna, król chyba tak musi od razu uciekać grzecznie. Wieża tutaj musi bronić. Ja widzę dobre posunięcie dla przeciwnika, nie będę o nich mówił może od razu. A, może powiem, mam nadzieję, że Kaczmaro jest uczciwy i mnie nie słucha, bo goniec C7. A nie, goniec C7 nie można. Co ja gadam? Także jest dobrze. Muszę teraz jakoś zagrać mądrze. Wieża musi zagrać coś, nie? Zagrajmy tak. Okej, tutaj idziesz, ja to sobie oleję. Czy ja z remisu tu będę zadowolony, więc panie Arku, gram tak. Jeżeli wybijasz, to różne Polaki remis w kieszeni. Bez ciśnienia. Jak to mówił, jak prowadzisz w meczu, to nie na siłę, tak? Spokojnie. Dobra, wymiana, a wieża E5 jest ok. A, takiego ruchu nie przewidziałem. Dobrze zagrałeś. Panie Arku, zagrałeś bardzo dobrze. Znowu bez piona będę latał. Nieciekawie. Ale, no cóż. Teraz pytanie, czy obronić tu? On wybije wybicie. Aha, dobrze, bronię. Bronię. Bo jak wybije wybicie, to nie może wybić wieżą, bo tu na końcu jest strzał, więc na razie bronię. Chyba taki ruch jest obronny.
Zaproponuję remis przeciwnikowi. Ciekawe, czy się zgodzi. Już teraz wie, jakie mam zamiary, że chcę remis. Igor pierwszą przegrał. Szkoda, 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 szkoda. Tutaj oczywiście gram tak. Witam. Wydajesz się w porządku, jeśli chodzi o streamowanie. To zostawiłem follow, a może będę wpadać częściej. O, serdeczne, dziękuję. Bardzo mi miło. To sobie posłodzili. Okej. No tak, ciśnie mnie. Tutaj mam zawsze wybicie, więc wieża jedna może bronić. Chyba tu się nic nie dzieje. Gram tak. Jakoś wieżę przerzucę, żeby ona szła do obrony jakiejkolwiek. Co on tutaj kombinuje? Gońcem zagrać kombinuje. Zagrajmy. No właśnie, co zagrajmy? Zagrajmy tak. Spróbujemy tego gońca przepędzić. Szkoda, że takiej opcji nie miałem. Koniec E5, król G6, szach, no to król F7 w takim razie będę musiał zaaplikować. Tutaj to się w ogóle nie spodziewałem, gram swoje. Gram swoje. Ten pionek wygra partię, coś czuję. No i chyba tak muszę zagrać. On tutaj wrzuci, nie? Ale dobra, grajmy, grajmy, grajmy. Okej, i taki ruch mam. Blokuję gońca. Goniec na E5 powinien stanąć. Za wszelką cenę tutaj on chciał mnie chyba na E6 piłować, ale tutaj nic nie daje. Wymiana, wymiana jest dobra. Tu jeszcze pionka atakuje, więc będę grał to na wygraną. Ok, taki ruch jest i on jest w porządku. Dobra, nie muszę na siłę wygrywać. Ważne, żeby tutaj wybronić tę pozycję. Szkoda, że nie mam pionka na A6, bym bronił tego B5, nie byłoby problemów, ale też nie jest chyba najgorzej. Tutaj, wow. Wow, 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 ale zagrał mi piękny ruch, słuchajcie. No, szapoba, bo tego ruchu kompletnie nie widziałem, a to jest bardzo, bardzo mocne posunięcie. Tu tracę w ogóle materiał, jak tak zagram, mi wybije, wybije, on tutaj jest w wieżówce lepszy. Fatalnie to wygląda. Jeszcze jest opcja, że wieża B8 i tutaj wybije, wybije i mam pionka jakiegoś tam dochodzącego. Na to chyba muszę pójść. Na to chyba muszę niestety pójść. No wybije mi tutaj oczywiście. No i tutaj mam gońca z wieżami, ale aktywność pionka, pion więcej, więc... No dobrze, taki ruch też jest, gram tak. Tak gram, szybciutko tu idę, tego jeszcze nawet nie biorę. Wybić muszę. Tu leci, jeszcze nie leci. Gram tak i grozi taki ruch. Jeszcze nie grozi. Dziękuję za followa, nie wiem kto to był, nie zdążyłem zobaczyć. Serdeczne dzięki. No i kultura nie tu. Znaczy remis wydaje mi się, że tutaj jest u czarnych. Tak, spróbujemy jeszcze. A F3 pilnujemy. Ok. Tak, a wieża druga wróci. Ok, tu remis mam na pewno. Dobra, jeszcze raz zagram tak. Pilnować tu trzeba. Pytanie, czy spróbować grać to na wygraną. Wieża tam jest uwięziona. No spróbujemy się królem przetransportować. Spróbujemy. On też się przetransportowuje królem. Ale to ja będę miał opcję szachów. Sporo szachów mogę dać tutaj, panie kolego. Powiem wam, że gram to na wygraną. Tylko jeszcze nie wiem, jak wygrać. Możliwe, że tu nie ma wygranej. Taką sztuczkę zrobimy. Zagram tu, on mi zbije. Ja zagram tu, on tu. Ja wybiję, on wybije. Ale mój król jest bardzo aktywny. Ciekawe, czy ta wieżówka jest wygrana. Chyba nie. Mam chwilę czasu, jeszcze mogę pomyśleć. Spróbujemy może go jakoś tutaj ograć. Jakby tu go ograć? Tak, zagrajmy. Tutaj szacha mam. Wbić nie może pionka. Szacha mam. I tak. Obym nie przekombinował na siłę, słuchajcie. Tak, tak, taki ruch był. On teraz tu wymieni, królem wejdzie. Nie wszedł tam królem. No to chyba jest remis. Albo i nie. No to trochę przekombinowałem, ale... A nie, hetmana biorę, panie Kaczmarow.
No nie, tutaj był remis oczywiście, no ale punkt jest punkt, tak? No cóż ja mogę zrobić, jak przeciwnik takie ruchy robi? Dobra, jedziemy dalej. Wcześniej było E4, było D4, to teraz C4 zagrajmy. No tak, możesz mieć rację, że na 1 plus 1 może mnie tam, ale no wiecie, spokojnie, zobaczymy, zobaczymy, jak to się ułoży. No Kaczmarow, widzę, cały czas tu próbuje te C6, te struktury D5, C6 ustawiać. Okej, zagrajmy w ten sposób, jak kiedyś grywał Radosław Wojtaszek. Tutaj trzeba by być też precyzyjnym. Też mogą powstać bardzo ciekawe strukturki. Tak, Kaczmarow zawsze tutaj wyprowadza figury w ten sposób. No tak, wyprowadźmy sobie skoczka. Coś niestandardowego spróbuję zagrać. H3, G4 może? Może nie. Może tak. Może spróbujemy gońca po prostu trzasnąć. Trochę zmienimy sobie reguły. Dobra, od razu to zbiję, żeby mieć problem z głowy i zagramy sobie G3 grać? Nie, chyba. Tak, kulturalnie. Goniec D6 to H3. Jeżeli goniec D6 lub hetman C7, to H3 trzeba zagrać koniecznie. No teraz tak, plus u mnie jest taki, że jest para gońców. Dużo gry pozycyjne mamy tutaj z kolegą, więc może być nieco nudno, ale dobra, idzie taki ruch. Niech sobie idzie. Zrobimy sobie roszadę. Tutaj chyba bicia nie ma na H2. Zaraz H3 trzeba oczywiście profilaktycznie zagrać. Okej, koniecznie jest H3. Konieczne jest H3. Dobra, idzie tak. Może F4? Takie ciekawe zagranie. Albo D4. Może wieża C1? Spokojnie. Niech on tutaj coś pokombinuje. Ja nie muszę się śpieszyć. Aha, on może E5 spróbować grać. No to niech próbuje, to zagrajmy F4. Już nie szablonowo to stoi. Takich pozycji na pewno nie graliśmy. Znaczy one były całkiem podobne. Wojtaszek w dobrej formie. No super, super. Dobrze, niech Polacy grają. Moi drodzy, Polacy niech czeszą szachy. Trzeba grać coraz lepiej. Znaczy nic nie trzeba, należy. Albo można. Nic na siłę, wszystko młotkiem. Okej, tutaj bicie, tu chyba trzeba bić tym. Do centrum, żeby nie wpuścić skoczka na D5. Potem tak można spróbować, albo D3 w ogóle. Tak, taki ruch był do przewidzenia, tu chyba zapakuje F5 piona. Niech i tak będzie. Ha, potem on ma takie fajne posunięcie, ale mi się goniec otworzy. Może coś tutaj się zadzieje, trzeba uważać na takie szachy, ale szacha jeszcze nie ma, wieżę odbić należy. Ta wieża będzie stała niestandardowo. E4. Na pewno zagra E4. Ja chyba przerzucę wtedy. Nie zagrał E4. A to ciekawa niespodzianka. Myślałem, że zagra. No dobra, ja pozwolę mu te E4 wrzucić. Zagrajmy tak. Mówię, że trzeba pilnować i nacisk na F6, na F7 zrobimy po linii F. Może po prostu nawet wierzę hetman F2, wierzę F1, coś w tym stylu. Goniec wrócił do łask. Tu wisi pionek. Aha, ale już nie wisi. Goniec broni. Hetman B6 jeszcze jest. Goniec A1 i tutaj niby wisi. No ale nie tak od razu i nie bezpośrednio, więc jeszcze jest ok. Trzeba, myślę, że wieżą na spokojnie na D1, goniec A1 zagrać. Takie ruchy lub król H1. Aha, inną opcję tutaj przyjął przeciwnik. Zagrajmy tak, w takim układzie. Może taka opcja jest też dobra. Koń E4. Czasem to się sprawdza. Teraz za bardzo nie mam koncepcji gry jakiejkolwiek. Tutaj jakieś takie poświęconka powoli. A może E4 wrzucić w ogóle? Nie, skoczek E6 i tu mi wjedzie. Nie, 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 to tak nie wolno. Ale koń E4 chodzi mi po głowie. Tylko tutaj dużo uproszczeń. Będzie gońce się nie rozegrają. Może odejdę profilaktycznie w razie czego jakichś związań. Niech on się tutaj wysila teraz. Niech kombinuje. Hetman E6, ok. Może teraz to jest dobry moment, tylko że on wróci i skoczek tam będzie chciał.
wjeżdżać. No ale z drugiej strony może puścić tego skoczka. Może tak w ogóle. Znaczy, pytanie jest, czy ja muszę tutaj się otwierać. Może zagram tak, z planem takim i tam ewentualnie. Coś takiego spróbuję pokminić. No dobra, widzę, on tędy idzie. A więc może teraz takie posunięcie. Nie, na cztery wjedzie później. Dobra, gramy tak. Słowo się rzekło. Kobyłka u płota. I teraz tak, tutaj goniec G5, goniec E7 będzie taki ruch. No dobra, tutaj trzeba to chyba wybić. Trzeba wybić, będę miał tutaj opcję. Goniec na G5, tutaj wybić i koń D5. Coś takiego mi się widzi, ale taki ruch może zagrać szybko. Znaczy teraz tak, wybić, on mi wybije tu. Nic nie ma. Aha, tutaj jest bicie, dobra, jest dobrze. Jednak poszło tak, ok. Teraz można spróbować ostro zagrać tu i tutaj. Może tak trzeba. Taktyka się kłania, pani. Drodzy Państwo. Tak, tak. Tu jeszcze jest opcja. Goniec C4, bardzo kąśliwe posunięcie. Ale puszczę tutaj. Jeżeli tak, on zbije. To muszę przeliczyć. To tutaj. Koń wjedzie i za dużo widełek się zrobi. Nie, nie, nie. To nie tędy droga. Tu nie mogę. Ale taki ruch zagram. O, właśnie. On albo wybija, ja gram wtedy tak chyba. I tutaj wjeżdżam i tam spróbuję poatakować troszeczkę. Za wszelką cenę na atak tutaj pójdziemy. Poszło to. No dobra, powiedziało się A, to trzeba powiedzieć B. Chociaż nie wiem, czy to jest w ogóle ruch dobry, ale troszeczkę na aferę zagrajmy. Bo puszczam na E4, daję przeciwnikowi po prostu grać jakąś kontrę. No ale jak już zagrałem król H1, no to D4 wypadałoby, bo tutaj już nic nie ma na C5, ale tutaj goniec C4 jest na pewno groźnym ruchem. I teraz potem, gdzie odejdzie hetman, ja będę miał opcję skoczek D5, może tam coś, no zaraz pomyślimy. No, zagrałem, zaraz pomyślimy, nie? Dobra, spróbujemy, ale chociaż już się zrobiło ciekawie. Ale on się broni, to właśnie kaczmaro dobrze się tutaj broni. Poszło. Poszło, poszło. Trzeba tak. Dobra, poszło tu. Tutaj. Kurczę, tu mi zbije. Właśnie. A nie ma wyjścia. Jedziemy. Koniec 4, goniec H4. No nie, stoi chyba gorzej już u mnie. Za dużo pionów podstawiłem i troszeczkę chyba przeholowałem tą pozycję. No w ogóle tak chyba zbyt mocno pograłem, ale zobaczymy. Czasu jest coraz mniej. Tam na F7 wisi przede wszystkim. Tutaj może warto by było jeszcze skosić pionka. Tak zagrał. Chyba mądrze. Poczekajcie, bo tu widzę jakieś taktyczki już się chyba pojawiają powoli. Bić chyba trzeba. I tutaj na F7 coś mi tu pachnie. Tylko co? I gdzie? I czy w ogóle? No ale wybić to trzeba chyba. Kurczę blade. Może niekoniecznie, chociaż nie wiem. Ciężko powiedzieć, bo stracę już tutaj jakąś koncepcję. Bicie, bicie. Bicie, król bije, koń F4 może? I nie, co ja w ogóle wygaduję? Zbić trzeba. Czasu mało, Krzysztof. Tak, zagrajmy. Nie. Mało czasu jest. Nie jest dobrze. Niech będzie tak. Koń D3. Oj, przesadziłem. Nie, to atak ślepej kiszki, niestety.
nic z tego nie będzie. A można było grać faktycznie spokojniej, prawda? Nic za bardzo nie widzę. On tutaj musi po prostu obronić. Już mam trzy pionę mniej kompletnie. Najlepszy ruch tej pozycji to rezygnacja. Bardzo to możliwe, ale to są blice. To są blice. Próbujemy, próbujemy. Okej. Tutaj. Jeszcze tak. Aha, mądrze. Kurczę. Niech będzie takie zagranie. G5 jest na przykład. Okej. Mało czasu. O jejku, 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 jejku. Mało czasu jest. Nie sądziłem, że aż tak mało. A to jest jakość mniej w ogóle. O, strasznie mało czasu. Niestety. Ła. No tak. Nie zdążyłem. Tutaj było bicie na F7. Dobra, nie analizujemy, tak? Kaczmaro zwyciężył. Okej, okay, moje ryzyko się nie udało. No dobra, to może jakiś taki ruch zagrajmy. Pokombinujmy. Okej. Okay. Na E4 nie puszczamy tutaj przeciwnika. No dobra, grajmy D5. Goniec E7. Zrobimy roszadę i jedziemy C5. Twardo w centrum uderzamy. Nie ma na co czekać. I koń C6. No i czarny jest już rozwinięty figurowo. Wystarczy. Tutaj jak biały nie dojdzie do E4, to chyba kiszka mi się wydaje. Tutaj grozi teraz bicie. No i bije. Okej. Okay. To izolowany pion. Jedziemy. Myślę, że tutaj biały zagrał źle debiut. Czuję, że jest lepiej. Zdecydowanie jest lepiej już i spokojniej. F3. Dobrze, tak poszło. Pionek nie musi być od razu atakowany. Pojedźmy tutaj. Coś takiego będziemy kombinować. Lub goniec A6 nawet. Dobra, tutaj jest zagranie. Można chyba spokojnie hetman D7. Może są lepsze opcje, muszę się zastanowić. Aha, on będzie chciał tutaj zagrać na B4. To spróbujemy wymienić figury. No jeszcze goniec B1 jest oczywiście, trzeba na to uważać. No tu się nie boimy takich ruchów, bo zagramy G6, goniec tutaj, wieża E8. Tutaj poszło. Tak po prostu. Przepraszam. Może i tak, może to i działa. Zagrajmy tak. To jest propozycją wymiany hetmanów. Jeżeli tutaj, to tutaj. Czyżbym przesadził w takim razie? Aha, propozycja hetmanów miała być. Więc jedziemy. Deklarowany ruch idzie. Wymienię hetmany i zalaczek zostanie. Kiedy będzie przerwa jakaś? Catering, dobra, dobra, ale spoko, spoko. Myślę, że po pierwszej części meczu jakoś, tam dosłownie na, nie wiem, ja zobaczymy, jak to się dogadamy z Arkiem, czy będzie chciał jakąś przerwę jednominutową na przykład, tak? Czy coś w tym stylu. No, znowu dzieciątko mi tam płacze, no. A cud, że chociaż żona pozwala grać w szachy. Dobra. Znaczy wymiana hetmanów teraz jest nieunikniona. Nie wiem, na czym tu myśleć. To trzeba grać dosyć praktycznie. Tutaj się nie wymyśli niczego wielkiego.
Nastąpi wymiana. No, przeciwnik długo myśli, a i tak na pewno A rozbije tutaj. Ewentualnie goniec B1, tak, no to ja wybiję, ale koń B3, nie, tutaj czarny jest ok. Czarny bezproblemowy jest, że tak powiem. No nad czym tu myśleć tyle? Nad czym tu myśleć, panie Arkadiuszu? No jeszcze muszę z Arkadiuszem zagrać obronę królewsko-indyjską, bo tam ma on taki wariant, że wiecie, tam czeszemy cały czas. No jeszcze będzie okazja na pewno. No zagrał tutaj, więc ja wymieniam. Poczekajcie, bo on liczył. Bo liczył pewnie tu, ale ja nie będę liczył tego, po prostu praktycznie sobie zagram. I chyba tutaj sobie wjedziemy. Czy tutaj? Aha, wezmę gońca wtedy. Tak, skoczek B3, oczywiście, że skoczek B3. No, gońca wziąć trzeba, para gońców jest ważna. Wieża, tutaj skoczek wchodzi. No, zagrajmy sobie wieżyczką. Tutaj będziemy męczyć. Może coś lepszego było, nie wiem. Może F5 było dobre w ogóle. Bardzo możliwe. Ale wieża grać musi. A nie, ten ruch nie jest dobry, na pewno. F5 grajmy, bo tutaj się robi nieprzyjemny strzał. Okej. Kwestia wykorzystać to porządnie. No, konie 3 zagrać zawsze mogę. I wzmocnimy to sobie na przykład posunięciem takim, tak? A niech się męczy. E4 nie może zagrać, a ja jakieś odejście sobie zrobię sprytne skoczkiem na przykład i wieża będzie wisiała i druga. Może jakieś szaleńcze D5, a to tak bije. Nie no, tu jest raczej wygrana już. Znaczy na pewno jest wygrana, tylko wiecie, to tak sobie mówię, że wygrana, ale to dokończyć trzeba. Okej. Może koń F4, ale to wiecie, to też chyba wybić należy i zbić po prostu pionka. Może i tak. Albo nawet nie wybijać, może taki ruch nie, bo koń E6 mi wejdzie. Albo po koń F4 nawet może król F7 spokojnie zagrać. Żeby też nie przegiąć tutaj troszeczkę pozycję, ale koń F4 trzeba grać od razu. Ale myślę, że zbić i wziąć pionka na D4. Tak po prostu. Wieża E1 nie może tutaj. Tak, no tak, zrobimy. Jeśli koń F4 zagra, to zbijamy. Zibi QGD, nie rozumiem skrótu, albo teraz po prostu nie czaję. Arkadiusz wygrał poprzednią rundę. Dobra, tutaj poszło, więc tak powiedziałem, to tak zrobię od razu. No jest pionek więcej, struktura zepsuta, no wystarczy po prostu zagrać na materiał, wzmocnić. No wieża tu nie może, bo jest goniec F3 oczywiście, ewentualnie tu też nie może, bo jest bicie, więc skoczka nie można za jakoś zaatakować. No figury są kompletnie skrępowane, ewentualnie tutaj, no to taki jeden ruch na... mogę też zbić tu? Nie, od razu nie mogę. Pytanie, czy wybić? Nie oddamy mu linii tak łatwo, może coś było lepszego, ale... Praktycznie trzeba podejść do pozycji. Ok. Goniec. No tutaj trzeba zagrać król F7, bronić pioneczka. Ok. I co dalej, nie? Pomyślmy, co dalej. Tutaj wieża E1 będzie chciał zagrać. To tak łatwo mu tego nie pozwolimy zrobić. Już kosztem nawet tego pionka. No, pion więcej wystarczy. A w ogóle tu grozi bicie też. Ale wieża wejdzie, oddamy, tu wejdzie. Nie chcę też dawać kontry przeciwnikowi. Okej. Słuchajcie, no zbić tutaj. No wtedy wieża D2 zagra i będzie jakaś tam kontra z jego strony. Ale może taki ruch? Taki ruch spokojny, żeby wieżę nie wpuścić. No teraz bije. No wieża D1, ale to ja biję pionki po kolei. Tylko czy tego zbić, czy tego? Tego zbijmy. No dobra, tu się pakuje, oczywiście. Tak mogę zagrać. Dobra, tak zagrajmy szach. Skoczek G4. Koń F6 mogę również. Tu się wszystko broni. Bicie, bicie, koń tutaj i biorę wieżę, nie? Dobra, tą taktykę akurat widziałem. Dobra, mamy kolejny punkcik do kolekcji, panie Arkadiuszu.
No już było, każdy ruch tutaj był. Powiedzmy, zagrajmy G3 sobie teraz. Okej, o, czyli ten domek też w zasadzie graliśmy. A może F4? Spróbujemy w ogóle coś innego. Niech tu ptaszynka myśli. Pozdrawiamy serdecznie Piotrka Nguyena, który jest specjalistą w tym otwarciu. Ja nie jestem, ale wiem, jakie ruchy się wykonuje na początku. Myślę, że to powinno wystarczyć, aby nie dostać jakiejś pozycji podejrzanej przede wszystkim. Chcemy do E4 dojść jak najbardziej. Powiedzmy, wieża 1 chyba nie. Tutaj goniec będzie chciał dać szacha. Okej. Może H3 i król wejdzie na H2 ewentualnie. A spokojnie. Jak na wojnie. Tam się gra chyba C3, koń D2, coś takiego chyba się gra, właśnie. Widzę, Aro gra tutaj cały czas te swoje struktury słowiańskie. Okej, tak. O. Atak pionkiem. Ciekawe rzeczy się dzieją. D3 zagrajmy spokojnie, żeby skoczek miał ucieczkę. Najwyżej na chwilę zrezygnujemy z tego planu, a jest opcja też taka, chociaż nie chcę zamykać pozycji w ten sposób. Może hetmanem, potem skoczek D1, jak mnie zaatakuje. No dobra, tak gramy. Tu nie może, bo jest skoczek A4 z wzięciem fajnego gońca. I teraz taki ruch mogę zagrać. Pytanie, czy mi się to. Tak, trzeba grać w ten sposób. Wybicie, może skoczkiem w ogóle wybić. Nie wybił, to może teraz tak. Zagrajmy. Zagrajmy i kulturalny goniec D2. Każda figura musi grać. Tutaj nie może B4 cały czas, więc sobie spokojnie na to pozwolę. Teraz kwestia, jak dalej to rozgrywać. Może jakoś tak się będę ładował. Jakiś atak muszę przeprowadzić. Koń H4 może taki najprostszy. Koń H4 jedziemy, hetman G4, F5. Coś takiego. Jeszcze muszę wieżę tutaj wstawić przede wszystkim. Na E1, żeby każda figura grała. Więc to robimy. To w ogóle F5 już wchodziło chyba. Bardzo nieprzyjemne. Tak, teraz tutaj on mi się obroni. Ale spokojnie. Jedziemy hetman G4. Straszymy. Miejmy nadzieję, że tu się nic złego nie wydarzy. F5 chodzi mi po głowie, bo potem jeszcze mam goniec H6. Czyli jest tak. Czyli on tutaj reaguje w taki sposób, że się ciutkę cyka. I dobrze. Teraz pytanie, czy odejść tu i próbować tak. Czy wybić w przelocie? On tutaj trochę się rozgrywa. To też jest ciekawa opcja, jak tu grać dalej. Może tak, nie będę mu otwierał na razie. Ojej, jest G5. A nie, G5 nie ma. Dobra, już się wystraszyłem, że tracę skoczka. G4 będę musiał w takim razie zagrać, a potem jest G5, rentgen na hetmana. Nie, dobrze, może tak trzeba było zagrać. Dobra, o. Przyznać się do winy chyba trzeba i hetmanem na E2 wrócić. Tutaj, nie? Ale mam koncepcję. Ryzykuję. Jak zagra G5, to ja zbiję tu, on mi skoczkę, ja F6 zagram. I niech się męczy. Tam będzie musiał poświęcić figurę, żeby chyba się rozwiązać. Niech próbuje. No, żeby się coś zawsze tutaj działo. Zawsze na taki ruch muszę uważać. Pytanie, czy tutaj, czy wybić. On tu. Nie, nawet nie muszę poświęcać skoczka. Faktycznie nie muszę skoczka poświęcać. G4, jedziemy z atakiem. Myślę, że G6. On tu uparcie chce zagrać te B4 swoje. Okej. No, wybicie na pewno jest dobre. Goniec zbił. Słusznie. To tak cię przetrącę teraz. B4 możesz sobie grać i zagram sobie tak. Trzeba uważać na skoczek E5 jeszcze, jak goniec odejdzie. D4 planuje coś takiego. Chociaż może niekoniecznie trzeba D4. Tak. Tutaj grajmy. Tu pilnujemy F2. Taki ruch może. Nie no, hetman G4 chyba trzeba było. A co by było gdyby?
F5 wygląda dobrze. Okej. Okay. No nie, no tu Kaczmaro jakby nie czuł w ogóle zagrożenia w ten sposób gra. Chyba F5. Dobra, F5 jedziemy. Logicznie tutaj trzeba jechać na przeciwnika. On B3 będzie. Długo trwa w ogóle jego atak na skrzydle. Ja tutaj mam, jestem po prostu szybszy. Aha, tu jeszcze muszę uważać na takie pułapeczki. To trzeba brać pod uwagę. Witam cię, strzelcu. Cześć. Nieprzyjęty hetmański. Sorry za angielski skrót. A, spoko, spoko. Queen Gambit Defense, dobrze? To rozczytuję. Dobra, mamy F5. Moi drodzy, jeżeli macie jakiś pomysł na przykład na mecz, który chcielibyście zobaczyć, jestem chętny na jakieś tam wyzwania. Tylko pytanie jest takie, kto będzie chciał zagrać ze mną? Znaczy, ja się nie palę do tego meczu, ale jak macie jakieś propozycje i sugestie, to może się udać. No, jeżeli zbiję, to tutaj. Chętnie bym sobie jakiś mecz z kimś zagrał tam, nie wiem, może jeszcze w tym miesiącu. Nie, dziękuję. Fame MMA to ja podziękuję, chyba że. Nie, nawet jak w odwrotnej kolejności w szachy miałbym zagrać z Mariancello, to potem nie chciałbym się z nim spotkać w klatce, więc serdecznie dzięki za tą propozycję. Tak, przegrana. Dobra, gramy rewanż. Kolejny punkcik jest. Zaraz wam powiem, jaki będzie wynik. Ile jeszcze mamy czasu? Dobra, zagrajmy sobie tak i tak. Tam taki wariant też fajny kiedyś widziałem. Nie pamiętam, jak go grać. Chyba to jest takie posunięcie całkiem fajne. A3 od razu bez sensu, według mnie. Zbytnia zapobiegliwość. Są to takie struktury troszeczkę greenfieldowskie, aczkolwiek nie mam G6 i tak nie planuję grać tutaj. Nie, no dziwny ruch. No ale dobra, tu trzeba grać może dziwnie. Okej. Okay. Rosatka, jedziemy. Tak i C5. Grajmy proste szachy. Tak mi się to spodobało, że chyba zacznę grać w ogóle jakieś nie królewsko-indyjskie schematy. Aha, obiecałem, że zagram królewsko-indyjską z Kaczmarem, więc muszę zagrać, zapomniałem o tym. Dobra, zagrajmy tak. Szachy może zagramy 1 sierpnia, panie Szachuś. O, Mariancello, oczywiście, zapraszam, zapraszam. Szykuję się. Właśnie miałeś mi przesłać numer do pana Lesińskiego. Bo jeszcze Mrągowa nie zaprosiłem. Więc zapraszam. Ale będzie fajnie, ognisko, kiełbaski i te sprawy, także będzie przyjemnie. Ojejku, co ja zagrałem? Goniec bije, ale nie, to wieża A8. Ach, ta intuicja. A, spoko, spoko, jak zaprosiłeś to luz, dzięki wielkie. No to piankiem. Tylko jakbyś mógł numer mi przesłać, to mimo wszystko bym był wdzięczny, bo tak zagrajmy, będę miał izolaka, bo jednak dobrze było, jakby to wyszło ode mnie. Tu mi wisi pion, ale to nic. Nie boimy się tego, hetman F6. Taki ruch może. Skoczek oczywiście może mnie zablokować tego gońca. Biały chyba ma tu dobrą pozycję. Jedziemy. Teraz muszę nad jakimś atakiem pomyśleć w ogóle. Też jakiejś ślepej kiszki, ale może się udać. Pionkiem. Jak nie wiemy co grać, to pionki do przodu. Jak to mawiał świętej pamięci wielki entuzjasta szachów i miłośnik Mirosław Dejna. Człowiek, który zdobył trzecią kategorię przez przypadek, ale nie śmiejmy się oczywiście z tego. Zaraz opowiem tą historię. Słuchajcie, ja podstawiłem pionka na H5. Co ja zagrałem? A nie, nie podstawiłem, to się wszystko zgadza, bo bije tu, a potem bije tam. Chyba że on najpierw zbije mi wieżę tutaj. Ewentualnie gońcem mogę odbić. Aha, to nic nie daje. Będę miał wieżę na wolnej linii za cenę piona. Mirek Dejna to był taki człowiek, który miał czwartą kategorię. Zdobył kategorię trzecią przez to, że przeciwnikowi zadzwonił telefon. Akurat wtedy to się tak fajnie złożyło. Pozdrawiamy tutaj Wojtka Rezę. No jedziemy. Wiem, że jak mi ustawi pionki na białych polach, mogę mieć problem, ale. Jak gońca przerzucić i jak tu sobie poradzić? No tak chyba. Jak nie wiemy, jak to zrobić, to trzeba zrobić to w prosty sposób. Tu nie mogę oczywiście. Jak się dobrać do króla, może tak szaleńczym atakiem.
Coś w tym stylu. No, A5. Tutaj. Tutaj to będą też gońce na C4. O, właśnie, właśnie. Coś tutaj w tym rodzaju. Tak zagrałeś, panie przyjacielu? Miałeś prawo, oczywiście. Jedziemy. G5. Niech coś się dzieje. W ogóle jak on zagra wieżą na C1, to ja chyba w ogóle zagram w ten sposób i nie wymienię żadnej wieży. O, tak zrobimy. Najważniejsze, że on nie może wybrać mi wieżą na C6, a tu się broni wszystko. I G4 pociśniemy delikatnie. Tutaj, okej, można. Aha, jak zagram tu, to on mi tutaj wieżą wjedzie. G4? Nie, G4 nie. G4 to nie jest dobry pomysł. Może tak? Co to da? Już tutaj myślę, jakby go tutaj załatwić. Zagrajmy tak najpierw, tu wieżą potem. Hetmany chcę wymienić, o to mu chodziło. Spryciula. Spryciula. Okej. Okay. Tak. Chyba niczego nie podstawiam, prawda? Podstawiam. Koń F5. I znowu bez jakości. Ale to może być akurat dobry moment, jak będę bez jakości, bo potem może G4 przejdę szybkim atakiem. Tak, no jest koń F5. Oczywiście, nie zauważyłem. Wow! Jest jeszcze lepszy ruch. Dobra. Dobra. Uczciwie wygrał. Uczciwie wygrał. Dobra. Niestety, prosta taktyka w moim wykonaniu ostatnimi czasy. Jeszcze mamy tutaj. Dobra, muszę coś zagrać. D4. 24. Rozpoczęliśmy o 19. Mamy 5 minut jeszcze, tak? Czyli prawdopodobnie to jest ostatnia partia na ten czas, który gramy. Tak. Okej. No dobrze, zagrajmy jeszcze raz ten gambit Botwinnika. Pocieszmy się nim. Może coś tam zmieni Kaczmaro. Koń D7 będzie, tak? To już znamy. To już znamy, tak graliśmy. Pierwszą partię to chyba tak graliśmy, jedną z pierwszych. I teraz tutaj i chyba roszadę. Roszadę zrobić trzeba. Roszada jest i jest dobrze. Dobra. Może coś innego teraz. D5 mimo wszystko on wybije, znowu wybije. Dobra, ale D5 trzeba. D5 trzeba, konik. I teraz zagram tak, trochę inaczej. Trochę inaczej. Niech weźmie pionka i się pobawimy. Wprawdzie skoczek nie ma tego pola na E4 już, ale może spróbujemy inaczej. Tutaj zejdę z jakichkolwiek komplikacji, żeby mieć F4. Pion F2 taki jest nietykalny kompletnie, bo zawsze związanie to rekompensuje. Hetman E2. Trzeba chyba za dużo tłumaczyć. Teraz jak A4, to B4 mi wrzuci. Jakby skoczek odszedł gdzieś tam, to Hetman D7 mamy. Oczywiście skoczek może zbić pionka. Z tym się oczywiście liczę. Roszada. A to niespodzianka. F4, Hetman G4. Nie za bardzo mi to odpowiada, powiem wam szczerze. Okej. Ciekawe rzeczy się dzieją, powiem wam. Tak, zagrajmy. Ha, Hetman G5, on nie chciał wymieniać Hetmany. No dobra, ale to wtedy odejdę Hetmanem i zawsze Hetman nie jest na D1, będzie groziło zagranie F4. Jak skoczek zbije, to ja mam taki strzał na C5. O, i teraz grozi w ogóle F4. Dobra, niech się męczy. Niech się ptaszynka męczy teraz. Zagram, wracam. Taki był plan. Wstępo więcej, generalnie, bo tutaj już nie stoję hetmanem, ale może wrócić chyba. Mimo wszystko F4 tutaj coś to zmienia? Nie za wiele. Raczej.
Wybił. A, wybicia w ogóle nie wziąłem pod uwagę. Bicie, koń E4. No nie, tu nie za wiele mi to chyba daje. F4 zagrać raczej trzeba, coś takiego ostrzejszego. Tym pionkiem coś tutaj, chociaż zamknę tutaj skoczkowi pole. Jak to w pionach stoi? Mam chyba coś mniej, tak mi się wydaje. Na pewno mam coś mniej. Zgrajmy tak, tutaj atakujemy. Tutaj jeszcze o pionka jednego odbić można. Potem wieża F3 i tutaj będziemy planować jakieś takie akcje. Całkiem podoba mi się ta pozycja. Tak nie z punktu może białego, chociaż wydaje mi się, że to są takie równe szanse. Ostro jest po prostu według mnie. Chociaż nie jest tak bardzo, bardzo ostro, bo są zrobione roszady, ale. Co tutaj piszecie? Mariancello, zrzut ekranu zrobiony. Polecasz jakąś stronę z partiami, by się przygotować na przeciwnika, bo czes. Wiesz co? Chyba nic takiego. Zaraz pomyślę. Ale chyba trzeba bazę sobie jakąś zorganizować najlepiej. Dobra, każda figura do gry. Najlepiej bazę szachową sobie zorganizować. Aha, jeszcze pionka miałem zbić, zapomniałem o tym, ale pionek nie ucieknie. Chyba, że go nieco 7, a to takie miękkie raczej ruchy, jakiś F5 pójdzie. Trzeba też wziąć to pod uwagę. A figura grać musi. Może jakiś goniec B1, koń E4, coś takiego spróbujemy. F5, wow. Tam w ogóle miałem ruch goniec B7 jeszcze. No, to jest dobry ruch w ogóle F5. Tak. Ten skoczek w ogóle jest mocny, więc chętnie go wymienię za gońca. Na E6 jeszcze będzie wisiało. Pytanie, czy mój skoczek jest mocny? No ciekawie to wygląda, hetman F6. Tak, na pewno teraz czarny musi się tak lekko ustabilizować. I bo ma więcej pionów zwyczajnie. 2, 4, 5, 2, 4, 6, 7. Dwa pionki mniej, jak to zwykle w botwinniku bywa. Hetman F6 słyszał. Słyszał i nie zawahał się tak zagrać. Ale jest taki ruch. Tylko czy ten gońca po prostu on mi nie złapie. Może to zrobić. Okej. Nie, no chyba nie złapię. Spróbuję. No, spróbować trzeba. Zobaczymy, jaka będzie reakcja. Może tutaj zagrać i tutaj. A jednak. Tu i wieża B6. No to o czym ja marzę. Dobra, muszę grzecznie wrócić, przyznać się do błędu. Król jednak tu wjechał. No właśnie, on mnie tutaj trochę trzyma. Niestety. Ale może wymienić skoczka w ten sposób? Spróbujemy zagrać na różnobarwne. Skoczek C2 jest jeszcze. Ojej. Fatalnie, Krzysztof, zagrałeś. Niestety fatalnie. Ojejku, nie zagrał koń C2. Tu wisi. Ale plan jest taki, by na E6 się władować szybko. No i jak to mądrzy ludzie mawiają, przy różnopolowych gońcach wygrywa ta strona, która atakuje i ma figurę więcej. No muszę tak. Tutaj z atakiem na E6. Hetman G5 jest, ojejku. Ale ja nie muszę tego bić, mogę zbić tu. Bije tak. Dobra, różnobarwne, ale jest końcówka. Jak to wygląda? Tutaj 2 na 3 nie liczę, to liczę jako równość praktycznie. Tutaj mam pionka mniej, tego wziąć. Może wieża tutaj, zobaczymy zaraz, co on zrobi. Plan jest taki, żeby na H6 walnąć, zdwoić wieżyczki na szóstej linii. O, w ten sposób. Tutaj gra mądrze. Muszę kontratakować. Ha, tutaj mi wisi. Paskudnie. Ale tak, jeszcze mam. Bo jak goniec zejdzie z diagonali, mam takie ruchy. I się robi gorąco. Zszedł. Tylko jak zagram tutaj.
Zagrać muszę. Jednego szacha dać. Grozi mat, muszę uważać. Jak się zasłoni gońcem, to król G1 jeszcze jest opcja. Cóż to za poza? Szalenie ciekawe, potem chyba tak H3 będę musiał zagrać, żeby król miał tu ucieczkę. On mi weźmie pionkę, ale kontrolowana sprawa. Tak zagrał jednak. No to szacha dam. Jeszcze jeden szach. I chyba tak. Spróbuję na wygraną. Znaczy tutaj wiecznego szacha. Ojejku, ale podstawiłem goniec G1, no przecież, no, szachuś. No remis był oczywiście, no kurczę, ale podstawiłem taktycznie. Dobra. Panie Arkadiuszu, gratulacje. Czy teraz chcesz przerwę? Bo teraz będziemy grać, no niestety, kurczę, no, ale fatalnie. Wynik aktualny jest taki, 1, 2, 3, 4, 5, 6,5 do 3,5. Arek, daj jakoś znać, czy gramy dalej, czy chcesz przerwę, bo ja mogę grać dalej. Dobra, po prostu wyślę Arkowi zaproszenie. Jeżeli przyjmie, to znaczy, że chce grać, prawda? 3 plus 1, czyli teraz gramy do godziny 20:34? Coś takiego. 21:34? No, proste podstawki, to tam remisik był w kieszeni. Dobrze, przynajmniej wiem, żeby nie grać botwinika. Dobra, Arek chyba sobie zrobił krótką przerwę, więc chwilę poczekamy. Tutaj mamy 6,5. Sobie zapiszę na kartce. Tradycyjnie. 6,5 do 3,5. Pilarz, dziękuję Ci za followa. Serdecznie dziękuję i witam. Serdecznie witam. Jeszcze 90 minut gry, no zagraliśmy od 19, więc dobrze chyba liczę, półtorej godziny, więc do 23:30, do 20:30 i teraz gramy godzinny mecz 3 plus 1, a potem pół godziny 1 plus 1. Aha, mówisz, że w sumie jeszcze 90 minut, okej, zgoda, to o to chodzi, okej, nie skumałem. No, panie Arkadiuszu, czekam. Nie wiem, czy ty mi coś piszesz tutaj, jakiegoś SMS-a. Już sprawdzam. Już sprawdzam. Nic nie widzę na razie. Nic nie widzę. No, piszę do kolegi SMS-a. No, Kaczmaro widocznie musi sobie ochłonąć trochę. No, pozwoliłem mu dwie partie wygrać za gładko. A to się też trochę mści, bo tam w pewnym momencie, tam w końcówce, jak miał dwie wieże, to też był remis, ale podstawił mata, więc tutaj podobnie chyba wyszło. Prostego motywu nie widziałem wieża F1. Straszna taktyka. Dobra, SMS poszedł, czekam na odpowiedź. Kilka komentarzy. Leży rękawica rzucona przez Mariancello. Tak tylko pisze. No to jeżeli tutaj zaraz się rozpocznie partia, to po prostu policzymy godzinę od tego momentu. Dobra, czyli do 21:37 gramy. Okej. 3 plus 1, lecimy. Dobra, gramy znowu D4. Okej, lecimy tak. Może teraz w ten sposób tutaj zagrajmy. Dobra, tutaj mamy takie opcje, roszadka. Goniec D2.
Wieża D1 się przyda zawsze. Jeżeli tak, to on mi zbije. Tutaj muszę zagrać. Potem A3. No, takie betonki trochę, ale 3 plus 1 to już jest troszeczkę żywsza gra, ciekawsza, myślę. Tutaj nie. Tu nie mogę. Może spróbuję skoczki wymienić. Nie skoczki, tylko gońce, przepraszam. Okej, wieżą. Skoczek E4 oczywiście też jest. No B5 nie można chyba, wieża C1, F5 poszło, wieża C1. No, oczywiście ono mi odbije tutaj, więc jak wybije, ale tu jakieś wymianki muszę zastosować sprytne. Okej, tak poszło, zatem... Się nie patyczkuje, jedzie na mnie tutaj czołgiem. Idzie jak na byka, tak jest. Tylko, że w tym wypadku to on jest niezłym bykiem. Jeszcze. Dobra. Chwila. O, żeby tu nie przekombinować. Dobra, powiedzmy tak. Z planem F3. Żeby go wygonić. Co po G4? Może tak. F3 wyganiam. Wyganiam przyjaciela i tutaj ciężkie figury będą grały chyba same. Tutaj wisi. Sprytnie chce wymienić hetmany. Bardzo sprytnie. To trzeba mu oddać. Tu wybije, on mi wybije ten. Wracamy, nie wymieniamy. Widział albo słyszał. Tu bicie, bicie, tu. Wieża D1, jestem bez pionka. Dobra, zaryzykujemy. Będę bez pionka, ale otworzę sobie linię do jakiegoś tutaj szaleńczego ataku. Poszła wymiana. Tak, zagrał jeszcze. Wow. No, tylko Czmaro przyspieszył. To się nie spodziewałem takiego obrotu sprawy. Dobra, spróbuję wymienić. Że musi wymienić, tak? Zbiję tutaj. Da mi opcję też na tego piona. Wieżówka, wieżówka, wieżówka. Czyja wieżówka lepsza? To jest pytanie. Króla podciągnąć zawsze trzeba. Tutaj słaby pionek jest, to jest jakaś tam nadzieja, tylko pytanie, czy to... Aha, wieża E1 zaraz trzeba wrzucić. Tutaj pionka pilnować. Dobra, wieża E1. Tu jeszcze mi pomógł, bo będę atakował pionka G5 przy okazji. I teraz tutaj wymienić. Chyba. Tak. To będzie dobra opcja. Wieża? Dobra, to tak. Tu wymiana jest dobra dla mnie. A, pionka stracę. Kurczę, ale tam wjadę. No, coś się może będzie działo. A nie, jeszcze mam wieżę E4. Dobra. Jest dobrze. Jest dobrze, bo ta wieża troszeczkę jest nieskoordynowana. Tutaj mam prosty plan. Oczywiście on wieżą może odejść, tak? Tutaj zagrał?
wymieniam. I tu, tu mi wieża krzywdy nie powinna zrobić raczej. Aczkolwiek może zrobić. Idziemy tak. Tego piona będzie chapał. Dobra, tutaj będę lepszy królem raczej. Bierze C3. Dobrze zagrał. Tak, uciekniemy. Kurczę, to tak trochę pasywnie gram. Przyznam się, jeszcze źle zagrałem. No dobra, niech będzie taki ruch. Tego szybko spróbuję skosić. I tutaj. Bierze D2. I pionek zasuwa. Jakaś tam opcja jest. Idziemy. Wezmę. Ach, te końcówki wieżowe. Ach, to jest chyba wygrana. Tak, wygrana, wygrana. Dobra, mamy 1-0 znowu. D4. Miało być królewsko-indyjska, no to będzie królewsko-indyjska. To wiem, że Kaczmaro czuje się wyśmienicie. Okej, okay, jedziemy. Gonie C3 będzie jak amen w pacierzu, oczywiście. No dobra, Kaczmaros. Jak ja mam tu z tobą grać? Grajmy tak. Grajmy tak. No grajmy tak. Spróbujmy w ten sposób. Wypijamy. Skoczek zbije? Nie, chyba. Grze C8. Okej. Tutaj zejdziemy. Będziemy pilnować opcji. Skoczek C4 wjedzie od razu? Może tak zrobić. A tu mam skoczek C7. A jeśli nie, to zagramy sobie chyba tutaj. Też niekoniecznie. Tak. Tak. Dobra. Pojedziemy tu. A tutaj trzeba zagrać chyba szybciej. Piana oddać. Bierze F6, dziwny ruch. Zbił, no właśnie, zbił. Gram tak. Kaczmaro tak lubi grać, bardzo lubi. Okej. Tutaj może, nie, tu nie mogę. Tutaj się trzyma, tutaj się trzyma. Idziemy na niego. B4 trzeba za chwilę wrzucić. Pozycja mi się podoba, powiem wam szczerze. No tutaj pionek leci, jasne, ale to są takie, no, straty na wojnie obowiązkowe, że tak powiem. No, bardzo proszę o komentarze jakieś takie, myślę, że normalne. A tutaj dobrze zagrał. Dobra, uciekam od razu z tego związania paskudnego. A, tu pionka podstawiłem. Krzysztof, co ty zagrałeś? Ale... Tu chyba mam strzał. Tak przypadkowo wyszło. Tu jest E4. No ale nadal pozycja jest bardzo ostra. A, pff. Nie, to źle zagrałem jednak. Coś mam mniej. Gram tutaj, on musi wybić raczej. No nie, ta pozycja jest kiepska. Czarnymi. Jednak królewsko-indyjska to ciężki debiut, jak się gra z Aro Kaczmaro.
szybko gramy. No i mój skoczek nie gra kompletnie. Jedziemy z jakimś atakiem sztucznym. Skoczka trzeba było przerzucić. Co by było gdyby? Jak Kaczmaro tej pozycji ze mną nie wygra, to ja nie wiem. H3 ma G3 niestety. Jak wieża tutaj, to jeszcze jest taki ruch. Tu skoczka niby mogę wziąć, ale to chyba za wiele nie wniesie do pozycji. Tak, koń B8 jeszcze. To są straszne ruchy, strasznie takie złe ruchy. Wieża. Nie, nie, to jest na pewno wygrana biała, tylko on musi jeszcze to wygrać. Tutaj, no to czyli mnie jedzie na... Chce mnie zjechać po prostu na... na wymianie, na prostej grze. Dać mu tą przyjemność, czy nie dać mu tej przyjemności? Dobra, dam mu tą przyjemność, gramy tak. Dwa piony mniej, uczciwie tutaj mnie załatwił. Ja podstawiłem tu pionka na G5 przede wszystkim. A niestety nie mogą zbić, bo goniec C4. On tak zagrać by wypadało. Z raz. Wieża moja nie gra, nie? Kompletnie. Nie widzę żadnej kontry. To jest najgorsze. A, może coś już się pojawi? Jakaś nutka nadziei. Kaczmaro daje mi szansę tutaj, pewnego rodzaju. No wieża E1, tutaj król, skoczek do szacha. Ja zbiję i tu zbiję. Jakieś szanse są. Na pewno to jest wygrana. Tutaj zagrał w ogóle. Tutaj. No niestety, nie wygląda to zbyt dobrze. Chyba zbić trzeba. A to nic nie daje. Kurczę, Falek. Nie jest dobrze, panie Krzysztofie. Nie jest dobrze. Bywało lepiej. A ma to dostanę tutaj. Dobra, tak spróbuję. Nie, tu jest skoczek, tu jeszcze król. Takie szaleńcze granie troszeczkę. No próbuję, nie mam wyjścia. Tylko tak. Wieżówka przegrana. Ale walczymy. No właśnie. A, drabia hetmana pozabawia. Dobra. Okej. Okay. No to mamy tutaj mecz teraz. Mecz nam się zaczyna rozgrywać. Dobra, Kaczmaro, jedziemy. F4. F4 zadziałało dobrze. To może teraz zadziała. A, tu się zmienia koncepcja. Widzę, że tu Kaczmaro ciśnie teraz. Będzie cisnął. Jedziemy. No już tutaj
Wilczek się rozdmuchał. Zaraz, słuchajcie, zaraz przeczytam komentarze, że o ile zdążę. G4 chcę zagrać, ale to już... Nie są to moje pozycje. Dobra, muszę inaczej. Król H2 po prostu spokojnie. Chyba. No to tak. Spróbujemy coś w tym stylu poszarpać. Szybkie tempo mamy. Ok, tu pilnujemy. Wracamy grzecznie pilnować. Bierze B1, hetman F2, król H2. Takie plany są tutaj. Tak, zagrajmy. Król H2. Król H2 takie nieprzyjemne, bo hetman tu też stoi. Skoczek tu, skoczek tu. Coś takiego chyba będzie ok. Jak się wymienią białopolowe gońce, to będzie spoko według mnie. Ja już tutaj patrzę, co piszecie. Dobra. Cześć, Szaer. Witam cię. Siema, jesteś totalnym szachem. Dobra, dzięki, dzięki. Co tutaj jeszcze? Zbanuj tego. O kurczę, no właśnie ktoś tu. Coś tutaj się wyrabia, tak? Dobra, chwila, zaraz poczytam. Muszę się skupić troszeczkę na grze. Jest tutaj H4, takie oczywiście, zawsze jest. Okej, to zejdźmy sobie z tego związania. Czemu nas na G3 w ogóle nie zagrał, się zastanawiam. Znowu hetmany będzie chciał wymieniać, ale to już jest dobra wersja dla mnie. Przede wszystkim zobaczcie, że moje pionki zaczynają działać na białych polach, a zostały gońce czarnopolowe. Ja to wielokrotnie powtarzam w moich filmach. I w nauce juniorów przede wszystkim, czyli strategicznie lepiej końcówka będzie wyglądała. Okej. Nie zagrał. Wiedziałem, że tu zagra. To było do przewidzenia u Kaczmara. I wymiana hetmanów, słusznie. Ale wymianę zrobimy może w jakiejś dobrej wersji. Będzie E5 grał też. Może wierzył tutaj. Tak zagrał. Królem podejdę również. Teraz tutaj jest opcja, ale tak zwyczajnie. Chyba królem, mimo wszystko. Tutaj, odważnie. Wybić muszę, tak. Tutaj akurat muszę. Wieżą jeszcze na dodatek. Znowu wieżówka nas czeka. Zagrajmy tak. Pionka chce wsiąść. No wydaje mi się, że to jest lepiej, ale to jeszcze wykorzystać trzeba, nie? To nie takie łatwe. Teraz tutaj popakujemy się wieżyczką. Tu na pewno jest dobra już gra dla mnie. On ma piony porozstrzelane bardzo mocno. Wszystkie szczerbate. Dobra, tutaj, on tutaj, więc nie wezmę pionka, tylko będę pilnował pola i tu mam wieża C6.
Nie widziałem filmu Szachmistrza. A coś mi się wierzyć nie chce, szaer. A jaki to film? Jakbyś wysłał linka, to chętnie zobaczę. Dobry wieczór, Kamil Szachmat. Cześć, witam serdecznie. Okej, szacha trzeba dać. Dobra. I znowu tutaj będziemy grać. Taki ruch grozi. Szacha damy i znowu tutaj zagramy sobie. Tak, pilnujemy. Piona mogę wziąć, no to pionka chyba wezmę. Tak po prostu. I zagram tak. Idę po drugiego piona. Tu. 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 Czy bić, czy nie bić? A to jest pytanie. Bić tu, tu, tu. Goniec, król, pionek. Chyba jest wygrana. Wydaje mi się, że nie ryzykuje niczym. Pionek zasuwa teraz swobodnie. Czyżbym ryzykował? Kurczę, może znowu przegiąłem pałkę. Tak, zagrajmy. Tutaj. Nie, raczej nie ryzykuję. Tak, zagrajmy. Okej. Mogę tak? Tak, wygrana, wygrana. Okej. Kolejny punkcik do kolekcji. D4. No dobra, pomęczę tą obronę królewską indyjską, bo kurczę, nie mogę przecież tak łatwo przegrywać. Tak, zagrajmy. O, trochę inaczej. D5 jest też ciekawe. To już mi się podoba. Takie coś mogę grać. Ok. Szacha damy kontrolnego i hetmanem tu. No chyba hetman E1 musi właśnie. Pytanie, czy wymieniać fig... No dobra, wymienię te hetmany. Zagram A6 do B5. Chcę dojść. Ważne, że tutaj... Ale zobaczcie, jak my szybko debiut w ogóle zagraliśmy. Błyskawicznie. Będzie. Kurczę, a to jest zły ruch. Wyjdzie F4. Ale wierzę, wrócę. E5 tutaj bije pionka, tu bije. No właśnie. Niedobrze, Krzysztof. Może pionkiem odbić. W tym wypadku. Chyba pionkiem odbije, tak. Chyba odbije to pionkiem w ogóle. Może nie będzie najgorzej. Mieliśmy grać do 21. ile? Ktoś przypomni? Już nie pamiętam. Tutaj szybko chcę tak zagrać. F4 to bije tu. Nie wybił gońca. W ogóle powinien wybić gońca. To jest oczywiste. Tak, tak. No i tutaj goniec, tu. Nie, wrócimy sobie. Kontroluję punkt E5, więc jest ok. Na skrzydle już. B5 jest ruchem nieuniknionym w tym momencie. A co tutaj mi tutaj się dzieje? Z green screenem.
jeszcze myśli. Okej. No i B5 idziemy, nie? To już mówię. Witam Cię, Kuba. Widzę, że w najczasie mi napisałeś wiadomość. Poszedł jednak. Poszedł i się nie bał, a takiego ruchu w ogóle nie brałem pod uwagę. Czy tak zagrać? No nie, to muszę wybić. On tak. Nie, no wybijam. Co, o czym tu rozmawiać? Tutaj. Wow, ale pojechał. Powiem wam. No wybić należy. Tu trzymam wszystko. Gramy tak. A, nie mam skoczka na C7. Co ja w ogóle tutaj gram? Beznadziejnie. Gońca muszę gonić. A to jednak zakombinował. Tak troszeczkę zamieszał tutaj w tej pozycji. Słusznie. Dobrze zrobił. Praktycznie podszedł do pozycji. No i tak chyba. Nie zbił. A to ciekawe. Razu tak zagrajmy na pionka, się przyczajmy. Tu jest jeszcze goniec A5, kurczę. A trzeba trochę liczyć, bo może bicie tutaj. A nie, 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 to wieża B8, muszę grzecznie wrócić. Kurde, źle zagrałem. Jeszcze takich ruchów nie widziałem. Okej, tu. Biorę piona. Skoczek nie ma za bardzo ucieczki. No skoczek w centrum też dobrze stoi. Jak jest w pionach? 2-4, 2-4. W pionach porówno, tego zaraz zdejmuję. Prawdopodobnie zdejmuję go za chwilę. No i Kaczmaro tu z czasem ma już problemy. Dobra, wrócił. Pionka wziąłem. Okej. No właśnie, to jest to. Bronić trzeba. Tu. Czemu ja nie widzę takich ruchów? No to biały jest dobry. Różnobarwne nas czekają? Nie. Na wszelki wypadek na F7. Na F7 mam straszną słabość, niestety. Ok. No. Dobrze gra. No dobra, tutaj jest blisko chyba remisu. Miejmy nadzieję. Nie wiem co grać, słuchajcie. Tak. Nie chcę remisu? Znaczy, jeszcze ja nie zaproponowałem remisu, tak? Się do paszczy lwa. A, to jest po prostu szach. Czy to
to jest blisko oczywiście remisu, tak? Tylko ja jeszcze mam tu jakieś może szanse praktyczne. Albo i nie. No tak, no tutaj jest remis, okej. No teraz to już nie jest remis, no panie Kaczmaro. A co ja będę proponował? Dobra, mamy jeden, kolejny. No to nasze partie, widzicie, troszkę fuksa trzeba też mieć. Jedna sekunda to przecież jest dużo. No E6, całe życie E6, może tak zagrajmy, nietypowo. Teoria w paluszku, czy tak po prostu gra na pałkę, tak zwaną? Nie wiem. Dobra, jedziemy. Zły ruch chyba, A4. A4, może trzeba było ostro zagrać. Tutaj jest pomysł z wzięciem gońca. Bez krępacji chyba. Okej, każda wymiana będzie sympatyczna. Pion więcej, więc się tego będziemy trzymać. I na kolejnego pionka. Będziemy się tutaj czaić. Jeszcze wieżę muszę wyprowadzić w jakiś uczciwy sposób. O, tu jeszcze wisi. Sprytnie. Dobra, ale mam pewien pomysł. Jak atakować, to atakować. Potem koń D5. Koń D5 zagramy. Jeśli bije. Jeśli biję, to tutaj tu odbiję. Lepszy goniec zostanie. Trochę mu dałem szansę. Ale niech. Dlaczego my tak w ogóle szybko gramy? Dlaczego ja nie pomyślę sobie? Już człowiek trochę zmęczony, kondycja jest ważna. Gramy do 21. której? 21.37 chyba. Ale ten czas leci. A potem buletki. Tutaj w ogóle nie zauważyłem. O jacie. A, tu jest szach. Chwila. No nieźle. Tego nie zauważyłem. No wieża, nie mogę wieża F2. Mogę tu z szachem jeszcze zbić. On odbije na pewno pionkiem. No dobra, tak zrobimy na pewno. Okej. I chyba hetman G4. Żeby bronić na G2. Teraz jakaś wieża B1, ewentualnie wieża E1. Ważne, że tu goniec jest na bardzo ważnej diagonali. To jest istotna sprawa. No tutaj będzie chciał mnie męczyć. Niech męczy. Jak H5 to hetman G5, jak. No i potem już nie będzie miał jak bronić skoczka, więc tutaj pionkami mi nic nie zrobi raczej. Właśnie zagrałeś goniec D3, to co pytałem wcześniej, ale chyba nieprecyzyjnie zapytałem. To jest właśnie wersja szlachtera w obronie francuskiej. A, bardzo możliwe. Ja tak wiesz, na czuło ja zagrałem, bo ja nie gram obrony francuskiej białymi. To jest czysty czuj. Tak, żeby trochę inaczej było zawsze, bo zawsze gramy tutaj teorię, a. Kaczmaro chce grać zwykle teorię, ale ja nie chcę jej grać.
Okej, okay, to tutaj już zszedł troszeczkę z ciśnienia. Aha, tu nie mogę, okej. Okay. Sprytnie, sprytnie, sprytnie. Jedziemy H4. Wieża tutaj jeszcze idzie, ale wieża F2 chyba wtedy. A grozi H5 po prostu. Zawsze król ma ucieczkę. Goniec broni, więc jest dobrze. Oje, to czegoś nie podstawiam. Chyba podstawiam. A nie, bo mam jeszcze szacha tam. Okej, to nie podstawiam niczego. Dobra, jest dobrze. W tej pozycji jest dobrze. Do 10 ruchu piszesz Zybi, że z teorią szedłem. Możliwe. No, że główka pracuje. Główka pracuje, jest ok. Poszło bicie. Czy on zbije? Tutaj wieża B8 jest. Nie powinien zbić raczej. Ewentualnie tutaj. Ale goniec w takich pozycjach zawsze sobie swobodniej gra. Przede wszystkim tu jest związanie, więc jest nieprzyjemnie. A poszło tak, ok. To jest ciekawe zagranie. Oczywiście nie biję, tylko trzymam związanie. Dobra, zbił. Ja wiem, o co chodzi. Tutaj muszę dać szacha. No i pytanie, czy on ma wieczniaka, tak? Bardzo możliwe, że ma wieczniaka. No ale powalczymy. Mogę mieć wieczniaka, tak? Ale spróbuję powalczyć. No możliwe, że to jest remis. Trochę wyżej podejdę. Aha, jak zagram tutaj, to on tutaj. Powiedzmy tu. Stonę mata. O, red się wpakował. Tak? Się chyba bronię. Jest taki szach, trochę się rozwinę tutaj. Wracamy do łask. Źle. Źle w drugą stronę. Tak, jeszcze raz. Okej. No, pionka oddam. Nie wziął. Idę tam, to już jest lepiej. Bronię tutaj. Okej, pionka wziąłem. Teraz pora na jakieś takie próby wymian. Zasuwamy. No tak, jest zwycięstwo. Okej, jedziemy dalej. D4. Dobrze mi chyba B6 wychodziło z tego, co pamiętam. Tak gra, tak się gra. Tak się gra. Tutaj? Chyba Duda bardzo ładnie wygrał taką partię w blicu, ale nie pamiętam, czy jest tutaj strzał jakiś. W bulecie może mi walnął, ale teraz to nie wiem, czy to jest taka dobra opcja. Dobra, no zagrajmy normalnie w takim razie. B4 chyba nie ma opcji. A, już jest. No tak, to jest cały kaczmaros, ale tak zagrajmy. No niech zbije, zagramy tak. Trochę szaleństwa, a to jest 3 minuty plus 1, co ja gram. No właśnie, pion mniej na czysto, tak po prostu. Wybił, wybił, spoko. Grajmy tak. Widzę, znaczy czuję lekkie zdenerwowanie przeciwnika. Chyba się nie mylę, ale teraz tak powiedzmy oddycham, zobaczcie jak to wchodzi. Za szybko gra przeciwnik, no ale może to już tak trzeba, nie wiem. Może tak już trzeba.
Tutaj nie bronię. Więc H3 jest jeszcze. Do zobaczenia, Zibi. Dzięki, że byłeś. Bić tutaj, tutaj. Tutaj wiadę. Ciekawe rzeczy. Ciekawe rzeczy można grać w te szachy, słuchajcie. Spróbuję tak jeszcze. Te cztery pole, fajne pole. Niech się męczy. No jest tu białego pion więcej, ale czy go wykorzysta? Skoczek tutaj się przywitał. Dobra, tak trzeba zagrać. Tutaj trzeba uważać na diagonale oczywiście paskudną. Hetman C6 może ma taki ruch, a nie, chyba nie. F5 może przyładujemy za chwilę. Przychodzi mi też do głowy. O, tutaj gra. Dobry ruch. Słuchajcie, zbiję to gońcem. Mam pewien pomysł. Hetman H3. Skoczek tutaj. Jeśli zbiję gońcem. Koniec bardzo fajnie pomaga. On musi chyba pionkiem odbić. Jak odbije pionkiem, to zdwoi sobie te piony, nie? I będzie fajnie. Hetman na H3 po prostu zagram. Z takim planem. Poza tym jeszcze mam taki ruch. Dobra, poszedł, to idziemy na mata. Prosty plan. To jeszcze goniec w tym pomaga bardzo ładnie. No, myślę, że tutaj wymiana będzie dla niego ok, ale tutaj dalej jest inicjatywa. Wybicie wieża H4. To jest chyba dobrze. Czy tu jest na pewno dobrze? Czuję, że jest ok. Jeszcze są tego typu ruchy. Goniec bije H2. Tutaj wzmocnimy. Aha, muszę tu zagrać. On wtedy F4. Dobra, zagram tak. Ok, i zagram tu, bo grozi na E3 wzięcie. Piekielne groźby są. To teraz tutaj zbicie? Nie wiadomo. A mogę sobie wziąć tego piona ewentualnie. I związanie zostaje. Ale z drugiej strony, bicie tutaj, bicie tutaj, bicie tutaj, hetman bije, bicie, król. Może być za mało. Szach. Tutaj to wygrywam, a jak tu, to tu. Chyba wygrywam. Kurczę, to chyba przechodzi. Jeszcze raz liczę. Tak, to chyba wygrywa. Wydaje mi się, że to wygrywa. No mogę się pomylić, ale warto zryzykować. Jest to mecz towarzyski, of course. Bezpiecznie było zagrać? Tak, oczywiście, ale może to wygrywa. Jedyny ruch to taki. I tutaj grozi mat. Znaczy mat z wzięciem z szachem, po prostu materiał do przodu. Jak hetman na G1, to hetman F3. Dobra, to coś taktycznie widzę. Jak król E1, to po prostu bije tutaj i dalej jest atak, nie? Okej. Okay. Znaczy, mogę też tu zagrać po prawdzie, ale dobra, zagrajmy. Chyba szybciej też kończę partię. Dzień dobry. Witam serdecznie. Dobra, punkcik kolejny zapisuję, ale seria. Lecimy. No cóż tu mógł grać? No pewnie znowu zagra C6, D5, tak? Znając życie. Znając pana Arkadiusza. No lecimy w ten sposób.
Coś tutaj zamieszam, tak, może zagram. Dobra, takie ruchy pewnie są. Nie boimy się ich, gramy tak. A, mogłem zbić. Dlaczego nie zbiłem? Zawsze biłem. Zawsze to jest trochę inna pozycja. Słuchajcie, czuję lekkie zmęczenie. Wiem, że trzeba tutaj być wytrwałym do samego końca. Okej, lecimy E4. A4 lecimy. Okej. Tu są takie niespodzianki pod tytułem goniec C4 na przykład. Ale nie z kaczmarem te numery. Zagrajmy po prostu tak. Roszadę trzeba po ludzku zrobić. Tak, zagrajmy. Może tutaj? Tak. Bierze D1 i tu pociśniemy. W ogóle bez liczenia. Zagram błyskawicznie. Pozycja chyba jest dobra tutaj białego. Leci D5. Chociaż D5 puszcza może pewne rzeczy. No właśnie. No ale jeszcze tak mogę tutaj próbować. Goniec D7, tak. Okej, teraz D5. Ciekawe ciekawostki. No to wzmocnię to i teraz zagram D5 powiedzmy. Aha, jeszcze jest F6, ale skoczek możesz zawsze wybić. Okej, tu jest dobrze chyba. No poszło F6, jakby słyszał. No ale zaraz, takie ruchy nie przechodzą. G6, bicie, nie, chyba nie. Bicie tutaj, D5, bicie. Ciekawe. Dobra, bić tu raczej trzeba. Okej, tak, zagramy. On bije, ja biję, on bije. Skoczkiem nawet zbije. Nie, no ale tak grać trzeba, otworzyć pozycję muszę. Ja mam tutaj też wieżę A5, tego piona biorę. Myślę, że jest dobrze. Zbił tak nawet. Okej, czyli pionkiem. No to jeszcze lepiej, zagramy tu i tutaj jest opcja. No nie ma roszady, no tutaj chyba kontry żadnej nie ma. Silne gońce. Tu jest punkt atakowany. Raczej jest wygrana. Raczej jest wygrana. Chociaż może za wcześnie to jest powiedziane, ale wydaje mi się, że tu jest ok. Trochę monotematyczny jestem. Już czytam komentarze. Weź Krzychu daj ze dwie partie Arkowi. Czy przeciwnik też streamuje? Nie, z tego co wiem, to Arek nie streamuje. A szkoda, bo mogłoby być ciekawie. Namawiam go do tego, żeby tam coś popróbował, ale jakoś się opiera. Jest pionek mniej, ale chyba tutaj jest teraz bicie z szachem. No tak, no. Czy coś lepszego może? Może taki strzał. Z szachem i tu. Nie, no ale chyba tak po prostu trzeba zagrać po ludzku. Poczekajcie. Ja za dwie wieże tutaj oddałem hetmana. No to przesadziłem. Nie wziął. Nie wziął. Dziękuję, panie Kaczmaros. Nie wziąłeś. Grzecznie tak. Na pioneczka. Tu w pionach jest porówno, ale widzicie, że ten pion jest ważniejszy do zaatakowania, gdyż ten jest bardzo zaawansowany. Matów tutaj nie widzę. Ewentualnie jakaś wieża B8. Tu jest wszystko kontrolowane. H3 z tempem, żeby lufcik był. Na lufciki trzeba pamiętać, o lufcikach trzeba mocno. Arek nie jadł obiadu. Nie zaszkodzi mu, jak czasem nie zje. Myślę, że tak. Zagrajmy. Zagrajmy tutaj, żeby pilnować wieżę, szybko H3 zagrać, na tego piona się zaczaić. Dobra. Zagrajmy szybko H3. Ha, tu hetman wchodzi. To nie szkodzi. Idziemy tak. Grozi tutaj, jeżeli weźmie na A6. Hetman na E5 to chyba nie. D4. Są dobre opcje tutaj do białego. Stresował się meczem, a na czasie obiadu grał w szachy i robił zadania. Możliwe. Możliwe. To czuję, że to jest jakaś taktyka, tylko jej nie widzę. O, widzę już. Widzę taktykę, patrzcie. Cyk.
i cyk z szachem, która wieża. Jednak z szachusiem nie jest najgorzej. No czasówka, ale to nie moja wina, że on tak długo myśli. Brać tu na E7? A to chyba taki ruch mam. Teraz. Kulturalnie pionka trzeba wziąć, a tutaj jest zawsze... O, to teraz już jest w topa raczej. Tak. Wie, że zawsze zdążę wziąć. Tutaj? Pionek idzie. Chyba słusznie zagrał. Dzięki za followa. Witam serdecznie. Znaczy, hetmana mogę oczywiście wziąć i będzie figura więcej, tylko pytanie, czy nie ma czegoś lepszego. Chyba nie ma. Albo nie widzę. No tak, uczciwie poddał się. Dobra, jedziemy dalej. Przypuszczam, to jest ostatnia partia na to tempo. Później może się dziać. Dobra, gramy B6. Jak B6 działa, to gramy B6. Takie domki grają. Tak, zagrajmy. Inaczej trochę. To chyba też jest dobre. Chociaż nie wiem, tutaj do końca jak zbiję. Okej, okay, tak. A wraca, dobra. Jakaś szybka akcja by się przydała. Skoczka mam niewyprowadzonego. Spróbuję tak szybko to zrobić. A może jeszcze wieża C8 też się przyda. I tutaj. Wieża E8. A tu piona brałem? Hello, brałem piona. Już nie biorę. Tak, tak. Szachuś, jesteś trochę lekko ściśnięty, ale spróbujemy się rozwiązać. Pytanie, czy to jest dobre posunięcie? Chyba nie. Tu się przetransportujemy skoczkiem. Koń G5 będzie może planował na H7, tutaj go nie zbije, tak, ale H6 jest chyba szybkie, ewentualnie odejdzie skoczkiem, trzeba nad H6 się zastanowić. No właśnie. No właśnie, ale jeszcze skoczek B6 mam i tutaj będę groził. Grozi tutaj. Tak po prostu to grozi. Dobrze zagrał. Ale nie, tutaj mogę chyba jeszcze. Bijmy na D5. Zagrajmy tak, czyli przechodzimy do defensywy. Dobrze zagrał, mógłbym hetmanem zagrać szybciej na C4. Po ruchu teraz to dopiero zauważyłem. Taki ruch również mam, przyda się zawsze. Skoczek A5 to koniec A8, tu się nic nie dzieje. Znaczy, no jedynie chcę wymienić, no to słuszna racja. Ale tak, mam taki ruch i się lekko rozwiązało. Myślę, że tak nawet można uczciwie zagrać. Tak, zagrajmy tak i tutaj gońce będziemy się bronić. Pionek więcej na cześciocha. Skoczek B6, jeszcze skoczek C4, opcja, tak. Skoczek C4. Goniec się otworzy. No tak, tutaj jest dobra pozycja na pewno. Tylko żeby niczego nie podstawić. Jeszcze tutaj taki ruch jest ciekawy zawsze z widełkami, jeżeli skoczek odejdzie z D4. Dobry motyw. Skoczek odszedł. Tu ja zagram tak. Okej.
No i jedziemy. Koń F4, niczego nie podstawiam. Tu jakieś są motywy, koń H3, tutaj zbicie jest motyw. Hetman gdzie może odejść? Tutaj. Właśnie, dużo dobrych ruchów, powiem wam. Może H5 spróbujemy postraszyć. A, tu podstawiłem piona? Nie, skoczek broni. Trzeba uważać też na takie poświęcenia. Tutaj spróbujemy coś zaszaleć. Końce wymienić. Tutaj zagrać w razie jakiegoś tam szacha. Skoczki już groźnie patrzą na króla, więc może być problem. No szach jest możliwy. Hetman C7, wieża E7. Tu się wszystko broni. Skoczek odejdzie, to są widełki. No biały gorszy. No wieża E7 oczywiście. Wymienił. Poszedł na te wymiany. To jest ciekawy zawodnik. To wybijcie i na E2. Dobra, jeszcze jedna partia została nam. Mieścimy się w czasie. Na D4 zagrajmy. Ćwiczmy te D4. Z kaczmarolem. A, taki ruch jest możliwy. Ok. Tak grają chyba. A, spróbujemy jakieś gambity, nie wiadomo skąd, z jakiegoś kosmosu. Niech się męczy. I tak, spróbujemy zagrać. Ok. Chyba nie najlepiej pograłem, ale spróbujemy od razu wiązać. Jakiegoś szacha zawsze można dać. D6 teraz. Ok. Spokojnie wracam, żeby skoczkiem na D5 może przypiłować go tutaj lekko. Ale się dzieje. Tutaj grozi teraz bicie. No właśnie. Za szybko jak zagram, to tu jeszcze jest opcja, żeby tak wrzucić. Ale się dzieje tutaj w naszych partiach. No nie, nie ma takiej opcji. No ale dobra, jest jeszcze tak, taki strzał w razie czego. Tutaj wisi również. No dzieje się trochę, trochę już nonszalancko ta gra idzie, ale spróbujemy. Przeciwnik przyjmuje tutaj wszystko. Zbić można. Może roszada jest ciekawym posunięciem teraz, żeby już odejść od związania. Może nie. Może wieżą zagrajmy tylko szacha. Tutaj, ok. No pewnie hetmanę wymieni, no to nie mam za dużego wyboru. Ważne, że piony są tutaj zdwojone, jakoś spróbujemy znowu technicznie pograć, o ile się da. Aha, tu mogę gońcem przecież wybić, tylko pytanie, czy dobre to jest gońcem. Chyba trzeba gońcem. Ok, roszada szybko. Dzięki za followa, Pixel, witam serdecznie. Tutaj jakieś szachy grożą. No widzę, że kaczmaro się śpieszy, śpieszy się, śpieszy. Nie no, Aro nie gra z programem szachowym. To jest ostatnia rzecz, jaką by w życiu zrobił. Słuchajcie, Kaczmarek, Arkadiusz Kaczmarek kocha szachy. No. Nie ma takiej opcji nawet. Jak jest w pionach? Mam 4 piony na 6 pionów, znowu mniej pionków. Rety, rety. No dobra, Kaczmaro się znowu zamyślił. Czy tutaj spróbować coś w tym stylu, czy na F5 poszarpać? Przede wszystkim czarny powinien stabilizować pozycję, nie grać jakoś forsownie. No dobra, poszło tak. Chyba zagram tu mimo wszystko. Koń F5. Lub opcja zbicia, jeżeli będzie okazja. Tu też mam szacha przecież gońcem. A właśnie, mogłem tego szacha zagrać. Ajajaj. Dobry ruch by był prawdopodobnie. Jakieś tam komplikacje się zawsze dzieją. No zagramy teraz tego szacha. Goniec zasłoni się? Tak po prostu? Tak po prostu się zasłonił goniec. Ok, to zagrajmy tak. Tutaj wybiję sobie pioneczkiem. Przytrzymam to wtedy dwa pionki. Tu atakuje jakiś skoczek D6 i myślę, że może się dobrze zadziać. Skoczek D6 jest niebezpiecznym posunięciem. No dobra, lecimy. Tutaj to widły. Wieża F8 musi raczej zagrać.
Ale też mam taki ruch. Wieża G8. Tak, skoczek G5, skoczek E6. Może coś w tym stylu podziałać. Tak. I napaść na króla. Dobrze się broni. Trzeba przyznać. Dobrze się kaczmaro zbroni. Zagrajmy tak. Tutaj coś spróbujemy. Niech myśli dalej, co ma robić. Tutaj sobie zagrał sprytnie. Okej. Nie widzę dalszej dobrej drogi. Wiązać czy nie wiązać? Spróbujemy. Zobaczymy, jaka będzie jego reakcja. No dobra, tak. To biorę za dwie figury. Udało się tu lekko oszukać. Myślę, że tak teraz mogę. Spokojnie. Też, żeby nie przekombinować, ale to jest, nie jest takie proste. Okej. Lufcik niech będzie. Ciekna królem, spokojnie. Wybił, wybił. Wjechała wieża, ale to nie groźne. Tutaj już jedziemy na przeciwnika na B7. Skoczek C5 nie, skoczek C5 nie można. Ale pionki wiszą. No, zająć trzeba się pionami. Króla zawsze można podciągnąć lekko. Skoczek wyśmienicie stoi. Nie, to jest wygrana oczywiście pozycja, tylko to docisnąć, docisnąć. Jeszcze Krzysztof, musisz to docisnąć. A za tego piona mogłem się zabierać od razu. Aha, tutaj jeszcze zagra. Dobra, muszę tak, królem tutaj, niestety. Jest wieża paskudna. Źle pograłem królem. Od razu wieża E7 należało zagrać. No, te pionki jeszcze mogą jakąś karierę niechcący zrobić. Muszę bić. Widzę, o co mu chodzi. Koniec tu, on da szacha. Muszę tak. A tutaj w ogóle zagrał. Dobra, szach. Myślę, kwestia techniczna, prawda? Tylko technicznie jeszcze to trzeba ugrać. Chociaż to nie jest jeszcze takie oczywiste. Będę musiał matować gońcem i skoczkiem? Nie, no raczej tu już sobie poradzę. Okej. Okay. No dobrze, teraz... Ten mecz się zakończył w tym tempie. No, tu pogrom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 do 1. Więc aktualnie mamy wynik. Proponuję tak, 2 minutki przerwy, tylko pójdę sobie po wodę. Tu było tak. Już wam mówię, jaki jest wynik aktualny. Tu jest tak. 14,5 do 4,5. No. Dobra, Kaczmaro, jeśli mnie słyszysz, to dajcie mi chwilę. Pan Arek, znaczy Arek wygrał tutaj jedną partię w tym tempie. No to wiecie, moje koronne tempo, można powiedzieć, Tate Tuesday. Dajcie mi minutę, tylko idę po kawałek wody i za chwilę wracam. Łopsa.
Już jestem. Trochę powietrza sobie wpuśćmy do pomieszczenia. No dobra. Okej, to teraz tutaj panu Akademii Szachowej Mat zaproponuję 1 na 1 i od tego momentu będziemy liczyć 30 minut, tak? Jest 21:45, równiutko. 30 minut buleta, 1 plus 1. Zaakceptowane, jedziemy. O, tutaj Aro Kaczmaro jest szybki. Zmienia debiucik, okej. Teraz my zagramy tą opcję. Ciekawe, czy sobie z tym dobrze poradzi. Tutaj przyznam wam się szczerze, że Arek mi tutaj pomagał w tym wariancie. Tak, zagrajmy. To jest B4 szybkie, no raczej błędne zagranie. F3. No już nie ma myślę nic do stracenia, Arek. A, tak zagrał jeszcze, dobrze zagrał. No właśnie. Zagrajmy H5 może? Nie, skoczek F3, tutaj będziemy pilnować, że zaraz przez H3. H5 będzie szło na pewno. No tak, zagramy H4. A nie, no to jedziemy. Tak nawet? Okej, to ja się na to zgadzam jak najbardziej. Tu się wszystko trzyma. No to jest wygrana pozycja strategicznie już. Już to jest wygrana. Lecimy tak. Tak lecimy. Czarny po prostu nie ma jak się przebijać kompletnie. A czy mu na to pozwolić? O, to jest pytanie. Dobra, tak. Gońce silne. Tak, spróbujemy. Tutaj. Mimo wszystko tutaj zbijemy. Pionek bardzo mocny na pewno. Hetmanem. Postraszymy wieżyczkę. Okej. Tutaj trzeba pilnować. Dobra, gramy tak. No pionek. Ojejku, pionka. Podstawiłem wieżę w ogóle. No to jest właśnie urok buletów. O, rety. No, Krzysztof, popisałeś się. No, ale jeszcze walczmy, no. Kurczę, Felek, no. Niestety strasznie pobłądziłem. No to muszę z tej strony coś pogryźć. Tak. No, tutaj jeszcze wisi. Wieżę podstawiłem. Jeszcze mam mało sekund. W ogóle Arek jest strasznie szybki, widzę. Muszę się chyba tu przyłożyć do tego buletu trochę. No właśnie. Jakieś szanse teoretyczne. Zbił. Podstawił. Zrewanżował się. Dobra, ja sobie szybko zapisuję. Już momencik. Już robię rewanż. Do 22:15 gramy, z tego co kojarzę. Widzę, ostro teraz idzie. Muszę przyspieszyć, w ogóle w buletach słabiej gram. Tutaj mam strzał od razu. Ach, tu już jest pion więcej. Kwestia wyprowadzenia dobrze figur. Wróćmy kulturalnie. Nie, no tutaj jest taki ruch. A wymiana jest najbardziej korzystna.
żebym nie stracił skoczka. No właśnie, go tracę. Aj, Krzysztof, Krzysztof. To są te bulety. Niestety. Dobra, jakaś falanga pionków może pójdzie. Jakimś cudem. W latach jest więcej błędów, jak widzicie. A wieża A6 chyba złe zagranie. No niestety bronić muszę. Idę pionami. Chyba tu przegrywam szybko, ale nie widzę jak jeszcze. Koń E6 chyba ma. Właśnie. Konie 6 jest. I można się poddać. Ciekawe, czy widzi. Wierzę mniej. Nie, no dobra, to nie ma sensu. Ok. Dobra, lecimy. E6? E6. Tu się przebijać. Coś spróbujemy zamieszać. A to może nie być dobre. No spróbujemy, spróbujemy. Poświęcić figurkę, C3 zagrać. Spróbujmy pomieszać wszystkie figury do gry. Kurczę, przesadziłem chyba. Lekko. Tak, nie, źle. Źle, źle, źle. Ale tak może i trzeba. Z jednej strony. A tam wisi. Nie, no to przesadziłem zdecydowanie. No właśnie. W buletach widzę kaczmaro. Czesze tutaj, czesze, czesze. Dobra, no przegrana, to nie ma co tutaj walczyć dalej. Ok, jedziemy. No bez sensu, bo B4. Krzysztof, popełniasz te same błędy. Tak. Pion to pion. Skoczek na C5 będzie stał równie wyśmienicie. A, goniec C4. Jeszcze jest taki ruch, nie zagrał, ale to my zagramy tak. Tu coś postraszymy na jakiegoś mata. Powiem tylko nie, żeby niczego nie podstawił. Ok, H5. Koń E5 jeszcze jest fajne. Wzmocnić należy. Tu mamy takie kopnięcie. Uważniej, nie dajemy szans.
Zagram spokojniej. Tak. A tu miałem jeszcze szach. O, już mam szach. Dobra. To odegrane. Okej. Mamy to. W bulecie jest aktualnie 2-2. Lecimy. Jeszcze raz ten wariancik sobie zapykamy. Spodobał mi się. O, tak. Poszło, to zagram tak. A skoczek źle stoi mój. Wracam na C3. On stoi źle. Czarny ma ciut lepiej. Ciut nawet więcej niż lepiej. No ale zdążyłem coś tutaj na skrzydle podziałać. Sprytnie, sprytnie. Sprytnie. Trzeba przyznać. Wracamy. F4 zagrać trzeba. Skoczka tu wpuścić nie można. Bronimy. Tak, bicie, bicie, nie. Nie mam pomysłu. Nie mam pomysłu, nie mam pomysłu, że tak. Tutaj przeciwnika na G4. Tutaj to tu się zajmiemy tym pionkiem, o ile będzie można. Nie, no tak, tu już nie, chyba poświęcenia żadne nie idą. Tu jest dobrze bronione to wszystko. Dobiorę piona. Tutaj? Ale ładnie zagrał. O, to mu trzeba oddać. No fajnie zagrał. Tak, chyba nic nie ma. Hetman F3 oczywiście jest, tak. To widziałem, ale nie było chyba wyjścia. Wow, skoczek E5. Taktyczka niczego sobie. Nie wiem co grać, już powiem, a tu podstawiłem. Dobra, tak. Coś myszka mi nie łapie. To chyba remisik, panie Kaczmaros. Okej. No, rzadko mamy remisy. Ale jest. DB6, jedziemy. E5 chyba też można wrzucić. Może tak, troszkę dziko, ale może skutecznie. A4 trzeba było szybko zagrać. Dobra, tutaj. Dobra, mam pomysł, tak? Jak on zagra, tutaj zbije. Koń B3 zagram. Czy koń B3 w ogóle tam spełni dobrą rolę? To się okaże. Możliwe, że to jest taka figurka stracona. Wybaczcie, że mało mówię, ale to już tutaj na komentarze nie ma za dużo czasu. Zbije.
odbijmy to. No to wiem, że stracę tutaj, ale to może sobie wziąć. To ja sobie odbiję na A3. Za chwilę oczywiście. Teraz już jest bardzo dobra czarnych. Aha, tu będzie bronił. Ok, a ja idę na atak. Wzmocnijmy się tutaj, tak, wieża F6, no jakieś takie szalone tutaj granie, myślę, że może się udać, no tutaj niby tracę pionka, ale to jest, wiecie, zawsze jakieś tam ryzyko, aha, tutaj, dobra, wymiana, G4 jest silne, a nawet jeszcze lepiej zagrał, po prostu podstawiłem. Dziękuję za followa. Witam Cię, Daniel. No trochę przekombinowałem w tej pozycji. Niestety. Tu może coś się jeszcze uda. Pograć. Dzięki, dzięki, szachista. Witam serdecznie. No, dzieje się, to już troszkę odzyskałem inicjatywki, bo wieża G4 jest piekielnie mocna. Król zawędrował do ataku, a co biega? Dobrze zagrał, dobrze zagrał, dobrze. Skoczek też trochę się rozbrykał. Aha, ładnie. No, Kaczmara trochę widzi. Tych buletach. No zagramy jeszcze raz, bo nic nie mogę tutaj sensowniejszego znaleźć. Tak, zagrajmy taki plan. Może jakiś... A, tutaj wjechał. Grożą szach, jakieś nieprzyjemne. Wybicie, wybicie. Tutaj. Ajajaj. Za końcówka. Aj, podstawka. No właśnie. No właśnie, właśnie. Szkoda, bo partia była tu chyba raczej wygrana. Dobra, lecimy. Znowu zagramy te Hetman E2. Teraz trochę zmienię grę. Jakieś takie sztuczki małe. Albo i nie, to chyba nic nie będzie z tego. Tak zagrajmy szybko. Za dużo mu tu nie robię problemów niestety. Białaskami. Wiem, że Kaczmaro lubi takie pozycje grać. Lubi grać powoli, powoli, powoli. Powoli dusić. A, jakiś F4. No pozwolę mu na jakieś akcje, tak, niestety. Jakie suwanie, no i w końcu się coś wymieni.
Ajajaj, tutaj mogę podstawić znowu. Tak, niech będzie. No gramy sobie, nie? O, jakaś wymiana w końcu będzie. A, pion, dobra, wziął piona. Dobra, jakoś tak muszę teraz coś tutaj poszaleć. Tylko czy. A, jest F4. Stoję gorzej zdecydowanie. Nawet tu wziąć trzeba. Wolna linia, może coś się z tego urodzi. Jest pion mniej, ale tutaj się jeszcze robi ciekawie. Właśnie. Tutaj. Wow. Ładny ruch. Niestety ładny ruch. Muszę coś w tym stylu. No, jak zbiję tutaj tą wieżę, to mam chyba przerąbane. Ale raczej muszę zbić, nie mam wyjścia. Uciekam królem. No tutaj jest worek, niestety, ale jakieś sztuczki może się uda zrobić. Może jakieś sztuczki się tutaj zadzieją. No właśnie, tego typu sztuczki. Coś tu się dzieje? Więcej chyba nie, chyba wygrywam. E2 jeszcze może zagrać, to widzę. Nie no, to jest kompletny wór już. Dobra, udało się. No, w bulecikach jest nieźle. Dla Kaczmarosa. Uparcie gra ten wariant. No dobrze. A, za szybko. Tak, jakieś dziwolągi powstają tutaj w tej pozycji. Co to za dziwolągi? Kaczmaro na jednym wydechu gra tą partię. Tu się goniec wpakuje. A, jak wymiana to jeszcze lepiej. Tu coś poatakujemy. Albo wejdziemy wieżą na A dla zmyłki. Wymienimy teraz jeszcze. Postraszymy. Albo on mnie postraszy. Tak. Hetman A2 będzie groziło bicie tutaj. Tak, grozi, grozi, grozi. Ja widzę, co grozi, niestety. Niestety widzę, muszę przejść do defensywy. Spróbujemy zbić. A, i puściłem skoczka. Dobra, tak. Tutaj coś może zadziałało. Tak, hetmana uwolnię do ataku. On stoi skoczkami bardzo dobrze.
No, niestety u mnie pozycja jest słaba. A taką sztuczkę zrobimy. Ciekawe, czy zbije. Nie, to zbił, co trzeba. A tutaj ptaszynka mi zagrała. No cóż, bulety nie są moją najmocniejszą stroną, co zrobić. Ojej, tu jeszcze podstawiłem skoczka. Może jeszcze nie do końca, ale... A, mat na G8, dobra. Okej. Kaczmaros, leci w bulecie nieźle. Zagrajmy C4. B4, co ja w ogóle gram? Myszka mi się osunęła. Co to za pozycje powstają dzikie? Lecimy z tymi dzikimi pozycjami. Ale poza. Dobra. Tak trzeba. Bierze E1. Carlsen robi notatki. Kasparow płacze. No, Arkady gra szybko. No, dobrze. No, chwała mu za to. Tutaj mi się wydaje, że jest dobre posunięcie. Chociaż nie, no. Nie chcę podstawić kolejnego piona. No szybki jest chłopak, no dobrze. W czymś trzeba być dobrym. Taki ruch. O, przynajmniej mam teraz 20 sekund więcej. To już jest jakiś tam mały sukces. Tylko kwestia wykorzystania tego. Dzięki Wojtek, dzięki. Tak, żeby nie było niespodzianek jakichś, może niech on myśli. Dobra, ataki przecież jest ruch, no przecież. No przecież, no przecież. No wierzą, niepotrzebnie wieża E2 w takim razie poszło. Okej, no taki ruch miałeś, przyjacielu. Niestety, taki ruch miałeś. Tak? O! Trzask tu, tutaj, a nie, to muszę odbić. Niestety. Tutaj mieszamy coś. Mieszamy. Szachy. Hetman G4. O, tutaj. I D6 jeszcze. D6. Szach. Szach to tu. Tak. I teraz tak. Tutaj kopnięcie jakieś grozi. Kurczę, coś tu na pewno grozisz. No strzał. G6 oczywiście można pewnie. Dobra, tu jest na pewno strzał. Dalej też jest strzał na 100%. Albo i nie. Teraz jest tak, tutaj bicie. A, jest mat. No to, kombinacyjka wyszła. Znaczy wyszła, no pomógł, pomógł. Moi drodzy, dobra, mamy tak. Chyba to jest ostatnia partia buletowa. Według mojego czasu. Mam go na tym skrzydle. Aha, tutaj sobie wracamy. Okej, tak. Zbiję to, zbiję. Tutaj bronimy jeszcze. Aha, tutaj ma taki ruch. Dobra. A tu? A hetmanem zbije. O, jest na E3 przecież bicie takie typowe. Przecież to jest taki typowy ruch. Typowe posunięcie na inicjatywę. A, tu mnie związał. Dobra, trzymam jeszcze cię na chwilę.
Właśnie kwestia, czy to potem wykorzystasz. Tutaj na szczęście mam obronę. No tak muszę niestety zagrać. Aha. Tak? Nie, to nic nie daje. To nic nie daje, panie kolego. Muszę tak z powrotem. Okej, okay, goniec mi się uruchomił dzięki temu. Okej, okay, i mam bicie tutaj. Jakość mniej, ale pozycja jest... Dwa gońce są naprawdę tutaj, myślę, że dużą rekompensatą za to. Tutaj się bronimy. Nie, no tak, w ten sposób tylko. Bronić trzeba. Tak, sobie zagramy na jakąś sztuczkę. No dobra, no myślę, że pójdę na to, no. I szybko tutaj lecimy. No i lecimy. Może zbyt optymistycznie pograłem. Niestety muszę tak zagrać. No właśnie. No dobra, tak. A no właśnie. A wieża bije tutaj. Tutaj mam jeszcze taki ruch. Na szczęście. F5. Ajajaj, tu mi gra. No właśnie. Tak. Ale zagrał. No dobra, Kaczmaro. Wygrałeś tą partię, chociaż nie powinieneś. Gratulacje. Mecz jest, już wam podliczam punkty. 2, 3, 4 i pół do 1, 2, 3, 4, 5. Bullet zakończył się 4,5, znaczy 5,5 do 4,5 dla Kaczmara. A podsumowując cały mecz, to mamy wynik, już doliczam, 19 do, no 19 do 10, moi drodzy. No trochę Kaczmaru w bulecie nadrobił. Dzięki Kaczmaru za mecz, było emocjonująco. No cóż, wam widzowie bardzo dziękuję za komentarze. Co tutaj piszecie, jeszcze sobie poczytam szybciutko. Funo, cześć Funo, widzę, że się pojawiłeś. Sorry, że nie, dopiero teraz czytam, nie zauważyłem. Funo warianty sypie jak trzeba. Już patrzę, już patrzę. Dobra, tu chyba nic specjalnego, bez obrazy oczywiście. Moi drodzy, no a dzięki Mariancello. No cóż, żegnam się w takim razie. Bardzo wam dziękuję za mecz. 3 godziny, 20 ponad minut, żeśmy tutaj sobie grali w szachy. Jeżeli ktoś ma ochotę na mecz z szachusiem, jestem otwarty. Są wakacje, dużo czasu na przemyślenie. Zapraszam serdecznie. No i cóż, żegnam się. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.